Jesteśmy w takim razie na streamie, na pierwszym streamie z Summerlanda od wydawnictwa Hengal. Rozpoczynamy sobie tym spotkaniem sesyjną przygodę w postapokaliptycznym Sztokholmie. Przygoda nosi tytuł Archipelag i zobaczymy, czy ten tytuł jakkolwiek będzie rezonował na naszych graczy, na naszą przygodę. Oczywiście standardowo na początku chciałbym zaznaczyć, jak to każdy mistrz gry, który zaczyna swoją przygodę z danym systemem, czy też ja w ogóle ze światem post-apo, że będzie kaleczenie mechaniki, mogą się pojawić trudne szwedzkie wyrazy, ale mamy tutaj eksperta w osobie Filipa, który liczę, że będzie mnie poprawiał i będzie kontrolował tutaj jakość oraz umiejętność wypowiadanych wyrazów oraz orzeczeń. Witam cię, Filipie. Powinienem powiedzieć po szwedzku, przywitać się, ale oni mówią hej, hej, więc to będzie mało szwedzkie. Ani trochę nie jest to szwedzkie. Nie będę sprawdzał znajomości języka szwedzkiego żadnego z moich graczy. Jeżeli ktoś jest z was w tym momencie na streamie, bardzo prosiłbym o jakąkolwiek informację, czy nas dobrze słychać, czy nas dobrze widać. To będzie bardzo pomocne dla nas, a taką osobą, która zazwyczaj nam pomaga od tej drugiej strony technicznie, ale dzisiaj jest z nami na kamerze, jest Marchewka Pożogi. Witaj, Marchewko, bardzo, bardzo serdecznie. Dzień dobry, bonjour. No niestety pojem zawczasu. Wszystkich na pewno dobrze słychać, także już nie musisz sprawdzać. Cieszę się, że wreszcie to zagraliśmy. To już co rok prawie temu mieliśmy chyba grać. Jakoś tak? No ale wreszcie się udało. Zdążył nam się zmienić skład, zdążył nam się zmienić pomysł na grę, ale ostatecznie nawet gra sama w sobie zdążyła wyjść, ale co się odwlecze, to nie uciecze. Braxios odpowiada nam na streamie, że widać i słychać. A widać i słychać także jest jedyną osobę, która nosi czapkę ze względu na to, że jest bardzo, bardzo zimno, albo dlatego, że jest łysa po prostu. Jest nim nasz kanałowy artysta, który stoi za wszystkimi tak naprawdę większością grafik, tych ładnych, bo te, które są nieładne, to robię ja, ale tych przepięknych, między innymi tej, którą macie okazję teraz oglądać na nagraniu. Jaszkinie, witam cię bardzo, bardzo serdecznie. To ja przecież panuję i powiem Gottkveld. Dobry wieczór. Nie ocenię tego, czy powiedziałeś to dobrze, z dobrym akcentem, etc. Po prostu ci zaufam. Zacznijmy. Na pewno za mało śpiewnie. Zacznijmy od zaufania. Takiego. Na pewno. Jeżeli tam jest kfy, to może być fy, to może być si, to mogą być różne rzeczy. Oni w taki dziwny sposób to mówią. Jaszkin, czy zapomniałem o jakichś twoich dokonaniach, o czymś, co chciałbyś się pochwalić? Nie, wydaje mi się, że to wszystko się pojawiło. To też zaznaczałem na takim pierwszym słowie w poście na Facebooku. Jaszkin jest także autorem, współautorem GM Toolkita nakładki do startera Summerlanda. To też chyba warto sobie zaznaczyć i jest to na pewno pomocna rzecz, jeżeli ktoś zaczyna prowadzenie tego systemu, ponieważ powstały do niego takie specjalne karty, które skracają nam odpowiednie zasady i ja też na pewno z nich w jakiś sposób korzystam i jeszcze pewnie będę korzystać. No dobrze. Skoro już to mamy za sobą i ten spokojny wstęp również nam w jakiś sposób wybrzmiał, myślę, że nie ma sensu tłumaczyć zasad gry, ni też mechaniki, a jak to mówią po staropolsku, okaże się w praniu. Co wy na to, moi drodzy? Czy możemy zaczynać? Zaczynajmy. Też tak myślę. A więc przejdźmy już do samej przygody. Chciałbym tak powiedzieć, ale nie mogę jeszcze tego zrobić. Jeszcze jedna ważna rzecz. To będzie bardzo długi wstęp. Każdy z was, kto ogląda stream w tym momencie i zbiera sobie punkty kanału, może wykupić naszym graczom różne rzeczy związane z Summerlandem. Jest to ułatwienie do następnego testu, które dodaje dodatkową kostkę plus
jedną kostkę, 1d10. Jest to utrudnienie, którą takową kostkę odejmuje, oraz coś ciekawszego, nowa rzecz, którą można wykupić, to jest jeden dodatkowy przedmiot pierwszego poziomu. Broń mała, to może być magazynek, to może być jakaś apteczka, coś, co nasi bohaterowie mogą użyć w dowolnym momencie i takiego zakupu można dokonać raz na stream, czyli będzie można wykupić trzy razy, więc za każdym razem trzeba będzie wpisać także nick czy też imię gracza, który taką pomoc z waszej strony ewentualnie dostanie. I użycie takiego ułatwienia będzie się wiązało z tym, że ja nie ześlę wam tego przedmiotu jak mannę z nieba, ale dam wam wybór. Dam wam wybór tak naprawdę opowiedzenia, czym jest ten przedmiot, i on się prawdopodobnie znajdzie gdzieś w czeluściach waszego plecaka, przykładowo jakaś dodatkowa sztuka, czy też magazynek amunicji, jakaś latarka, jeżeli będzie wam w danym momencie potrzebna, i będę chciał, żeby to na was spoczęło, a nie chciałbym ja wymyślać byle jakiego przedmiotu tylko po to, żeby wam go dać. A to sytuacyjnie może wam pomóc, ponieważ przedmioty albo całkowicie negują rzucanie testu, albo mogą wam ten poziom trudności testu znacząco obniżyć. Więc myślę, że tyle tym słowem przy długiego wstępu i będziemy mogli przejść do samej historii. A zaczniemy sobie oddzielnie. Karl, zaczniemy od ciebie. Bo tym razem wszystko było inaczej. Ciemne zasłony okienne piętrowej kamienicy w Södermalm nie przepuszczały choćby smugi światła. Tej nocy ciężko ci było zasnąć. Pojawiły się bóle pleców, które doskwierały bardziej niż zwykle. Jednak wzięcie kilku tabletek zdecydowanie pomogło. Budząc się, zauważasz, że na szafce nocnej leży przewrócone zdjęcie twoje i twojej córki Ingrid, wykonane przeszło 20 lat temu. Stary podpis, praktycznie zatarty, na plaży jezioro Melar. Szkło, które chroniło fotografię, pękło i teraz jego drobiny zdobią zarówno szafkę, jak i dywan znajdujący się pod stopami. Na stole przy ścianie z lustrem leży telefon oraz wczorajsze wydanie gazety, którą przeczytałeś poprzedniego wieczora. Drzwi do łazienki są otwarte, a z samego pomieszczenia bije ziąb. Wiosna w Szwecji nie należy do najcieplejszych, zwłaszcza tutaj, gdzie wiatr hula między kamienicami i kanałami, a mieszkanie na wywyższeniu w okolicach Assoberget i Katarinaberget jest tego idealnym przykładem. Plusem natomiast jest fakt dobrego wglądu na Gamlastan, na Riddarholmen i Skeppsholmen. Gdzieś dalej za pasem wody kryje się Norrmalm, Östermalm i Kungsholmen. To jest jeden z tych poranków, chciałem powiedzieć długa noc za tobą, po której ciężko jest się podnieść ze swojego łóżka. Nic się nie wydarzyło tak naprawdę. Jesteśmy głęboko w twoich wspomnieniach, w retrospekcji. 5 długich lat temu, tak naprawdę. Co w tym momencie, co wtedy zrobiłby Karl? Widząc to zdjęcie, czując ten ziąb bijący od łazienki. Karl odruchowo sięgnął w stronę tej zniszczonej ramki, w stronę tego zdjęcia. Przejechał ręką po nim i powoli podniósł się, bo pamiętał, że nie powinno być aż tak zimno.
taki ziąb wiejący z... Nie... Coś tu jest nie w porządku. Podniósł się i musiał sprawdzić, czym rzecz. Zapomniał zamknąć okno. O co chodzi? Przy okazji spojrzał, przechodząc pewnie, przez okno na ten widok. Przez chwilę zawiesił tam spojrzenie. Aby to zrobić, musiałeś rozsunąć zasłony. Gdy to się stało, Karl nie ujrzał widoku ani na Gamlastan, ani na Riddarholmen, Skepsholmen. Nic takiego. Po drugiej stronie okna pojawiła się istna ściana. Coś ciemnego. W salonie nie stało się jaśniej. Tak jakbyś obudził się w środku nocy. Jakby coś blokowało dostęp światła do twojego mieszkania. Zamurowany, zszokowany tym, co widzi albo nie widzi, Karl zaczął się rozglądać po tym pomieszczeniu. Czy coś jest nie tak z jego oczami? Czy przesadził z tymi przeciwbólowymi wczoraj? Kiedy kładł się spać z tym bólem pleców? Kiedy się rzucał w nocy z jednej strony na drugą? Nie, tutaj w środku, w pomieszczeniu chyba widzi, a tam na zewnątrz jakaś gęstwina. Co jest? Jeśli miał balkon, to podszedł do niego i chciał otworzyć drzwi, spojrzeć, wyjrzeć. Jeśli nie, to uchylił okno, otworzył okno. Może nawet wyciągając rękę w stronę najbliższego krzewu, gałęzi, liści? Co to jest? Bardzo ciężko było otworzyć okno w tym momencie, w tym miejscu, w którym stałeś. Tak jakby coś szarpało za nie z drugiej strony, jakby je złapało i nie chciało w żaden sposób puścić. Z głośnym trzaśnięciem jednak w końcu wyłamałeś je niemalże i otworzyłeś w swoją stronę i przez istny labirynt, przez istne spoiwo korzeni, gałęzi i liści przebił się delikatna smuszka wiatru, porannego wiatru. Ta porastająca, wyrastająca niemalże z piętra poniżej ściana korzeni zdaje się porastać cały budynek i oplatać go niczym macki ośmiornicy, próbując zadusić wszystko, co znajduje się wewnątrz. Otwarcie tego okna nie powoduje w tym momencie żadnego dostępu światła. Tutaj nadal jest praktycznie ciemno. Gdzieś w tym mieszkaniu jest jeszcze telewizor, jest jeszcze radio, jest telefon. Czy stary, czy nowy, to już zostawiam do twojej interpretacji. Jest jeszcze ta łazienka, ale teraz kątem oka zauważasz te drzwi do łazienki, które są otwarte, a w niej okno. Okno, które nie zostało otwarte. Okno, które zostało wybite. Duże fragmenty szkła leżą w wannie, leżą na podłodze, a przez rozbite okno do środka mieszkania wdarły się trzy grube gałęzie, które rozpychając się swoimi siłami, teraz opanowały praktycznie całą twoją ścianę wypełnioną kafelkami. Reszta parapetu porośnięta jest bluszczem. I on jak mantrę powtarza kolejny raz, co jest. Sięga po cokolwiek, co miał na szafce nocnej. Może to jest kubek, może to jest jakiś talerz, żeby cokolwiek mieć w ręce. Widzi, że to gałęzie, że to chyba nie jest jakieś włamanie. Ruszył w tamtą stronę, wciąż w tym samym ubraniu, w jakiejś koszulce, w jakichś luźnych bokserkach, tym, w czym spał, aż nie nadepnął na kawałek szkła, który doleciał aż tutaj, tłuczony, wybity przez te wchodzące do środka gałęzie. Wtedy dopiero zatrzymał się, sycząc z bólu i może nie upadł, ale
kontrolowany sposób opuścił się na podłogę, patrząc na tą linię, na to rozcięcie na nodze. I to był taki moment otrzeźwienia, w którym zaczął myśleć o tym, co się wydarzyło dookoła. Co tutaj się stało? Na pewno zaczął myśleć już tak jak dawniej, w swojej dawnej pracy, że to jest jakiś stan wyjątkowy, stan zagrożenia, coś, do czego się trzeba przygotować. Zaczęły działać takie myśli. Spędził całe życie na platformach wiertniczych, no ale tam oczywiście z czymś takim nigdy się nie spotkał. To, co jest najdziwniejsze, oprócz tego syknięcia, kiedy nadepnąłeś na kawałek szkła, to, że zewsząd dookoła odpowiada cisza. Nie słychać szczekania psów, nie słychać odgłosów bawiących się ze sobą dzieci, dokazujących, czy to tych, które mieszkały piętro niżej, czy też sąsiadów wykłócających się jak co rano. Tylko przez te przebijające się do środka przez twoje okno w łazience gałęzie dostrzegasz snop światła słonecznego, który wbija się, który wciąż walczy o to, aby rozświetlić to pomieszczenie. Jedyne pomieszczenie chyba w całym domu, do którego wpada jakiekolwiek światło i ono w jakiś sposób próbuje rozświetlić pozostałe pomieszczenia, ale to jest tylko istna zasłona. Dopiero teraz, kiedy stanąłeś w tej łazience za sobą, zobaczyłeś dokładne kontury łóżka i innych mebli. One nie ucierpiały, nic nie przebiło się przez twoją podłogę. Drzwi od twojego mieszkania także są całkowicie zamknięte. Ale gdzieś tam zaczyna kapać woda. Jakby lodówka, która straciła dostęp do prądu, zaczęła wypuszczać już z siebie w dość ekspresowym tempie, może nie całą masę wody, ale strobiła się tam już mała kałuża. Na pewno kolejne minuty upływały na sprawdzeniu mieszkania, na opatrzeniu sobie tej nogi. To nie było głębokie rozcięcie, ale trochę kuśtykając, Karl obejrzał drzwi wejściowe, nawet uchylił je, żeby zerknąć na korytarz, na klatkę schodową, żeby zobaczyć, czy tam też się wdarły gałęzie. Na korytarzu nie było ani żywej duszy. Ciemno. Praktyczny brak światła, ale twój wzrok już adaptował się powoli do tego widoku. Drzwi do jednego z mieszkań naprzeciwko, bardziej po skosie od prawej strony, ktoś wywalił całkowicie na korytarz i leżą teraz one strzaskane praktycznie w pół obok doniczki, która pękła i rozsypała ziemię, a jedna z roślin, która w niej wcześniej rosła, wybuchła, rozkwitła tak, że przysłoniła niemalże cały sufit. W środku, w tymże mieszkaniu, panuje całkowita ciemność. Tylko od strony dachu słyszysz szmer, jakby coś szurało. Roznosi się to od góry, jakby coś po nim sunęło, niczym wielki, gruby wąż. To na pewno nie jest kierunek, w którym on wtedy poszedł, bo kiedy zaczął tą ciemność, zaczął sprawdzać prąd. Czy cokolwiek, czy może zapalić światło. Uświadomił sobie, że bez tego, albo bez jakiejś latarki, po którą sięgnie, którą tutaj znajdzie, nie, musi, zanim wyjdzie w ogóle z tego swojego mieszkania, nie, z powrotem zamknął drzwi, zatrzasnął je, zamknął zasuwę i zaczął zbierać rzeczy, czując, że coś się zmieniło. To był taki moment, w którym przeszedł go dreszcz. I dużo czasu minęło, zanim zebrał rzeczy do plecaka. Zanim stanął w tym korytarzu i stwierdził, że jest gotowy, żeby zobaczyć, co tu się wydarzyło. Tutaj, na tym piętrze,
tutaj z tą rośliną w doniczce, ale chyba nie miał zamiaru iść na górę. Sprawdzać tego, co się... co szumi, co idzie po dachu. Zapytam dość może poetycko, może na wyrost, ale jak ubrany był Karl, kiedy ostatni raz opuścił swoje mieszkanie nieopodal Katarina Berget? Karl miał na sobie niebieskie dżinsy, takie robocze, powycierane, biały, beżowy może t-shirt i zarzucił na to taką lekką kurtkę pomarańczową, trochę przeciwdeszczową, trochę taki windshell turystyczną, którą miał już od dosyć dawna i która wciąż kojarzyła mu się z jakimiś dawnymi wycieczkami, wyprawami, wyjazdami, kiedy jeszcze byli rodziną. To wszystko minęło i cóż, wrzucił do kieszeni jeszcze czapkę, bo faktycznie było dosyć zimno. I tak właściwie tyle. To był początek. Początek końca świata, który znałeś, Karl. Wychodząc na korytarz, widząc rozbitą doniczkę, jedną i drugą, widząc rozbite okna w korytarzach, chwytając gdzieś za latarkę, którą jeszcze miałeś, bo prądu oczywiście nie było w żaden sposób. Nie była to kwestia przepalonych żarówek. Nie było żadnego dostępu do prądu. W końcu zobaczyłeś to, co nieuniknione. W domu, w mieszkaniu twoich sąsiadów, Svenssonów, bo jakże inaczej mogliby się nazywać typowi Szwedzi, zobaczyłeś jego męża, pana tego domu, pana tego mieszkania, przy oknie, oplecionego pnączem, niczym pajęczyną, niczym w kokonie, dawno już martwego. Nie było tutaj ani jego żony, ani jego córki. Nie było nikogo, ani innej żywej duszy. I jeśli Karl chciałby sprawdzić także i inne mieszkania, na podobny makabryczny widok natknie się za każdym razem, aż do momentu, kiedy wyjdzie ze swojego domu, kiedy zejdzie niżej, w miejsce, które zostało już całkowicie opanowane przez roślinność. Tam, gdzie nie idzie się już ani po posadzce, ani po betonie, ani po kafelkach, tylko kroczy się po liściach, po pnączach i po korzeniach. A żeby wyjść ze swojego domu, trzeba walczyć. Trzeba rozcinać te pnącza i korzenie, aby ostatecznie ten jeden jeszcze raz spojrzeć na swoją kamienicę obrośniętą, jakby zduszoną, zaduszoną przez morze liści. Myślę, że tutaj, Karl, na razie ciebie zostawimy i przyjdziemy do ciebie, Astrid. Astrid, tym razem wszystko było inaczej. Zaczęło się niepozornie. Pewnego dnia po prostu obudziłaś się w swoim łóżku i nie zastał cię widok twojej rodziny. Nikogo, kogo znałaś ani pamiętałaś. Tym razem wszystko było inaczej. Myślałaś o tym, ale dość szybko wyrwał cię z tego głos. Wiesz co? Wiesz, chyba jednak nie dam rady. Mężczyzna, którego prowadziłaś pod ramię,
dyszał bardzo głośno gdzieś obok twojego policzka. Uwieszony na tobie prawie całym ciężarem swojego ciała, podskakuje na jednej nodze, a drugą jedynie ciągnie za sobą. 30-letni, z duńskim akcentem, ale nie jest to turysta. Widywałaś go już wielokrotnie, ponieważ mieszkaliście w okolicy Handverkargatan na Kungsholmen. Ta ulica, te ulice jednak nie przypominają już tego, czym były jeszcze wczoraj. Wszystko porasta wypiętrzona roślinność. Niebo niemalże zakryte jest pod koronami ogromnych drzew i tylko nieliczne promienie przebijają się przez nie, tworząc snopy światła. Ulice są odcięte. Budynki walą się pod dodatkowym obciążeniem w postaci drzew, krzewów i pnączy. Jeszcze przez długi czas słyszałaś w swoich uszach odgłosy paniki. Gdzieś migali ci uciekający w popłochu ludzie. Od godziny jednak wszystko zamilkło. Zmieniło się, przerodziło w groźne pomruki i warczenie dobywające się z ciemności. Na skraju widoczności nie pojawiali się uciekający ludzie. To byli ludzie, ale zmienili się. Zaglądali przez szyby. Wyglądali zza rogu, jakby obserwowali. A! Kolejne jęknięcie z bólu przywraca cię do miejsca tu i teraz, do świadomości. Mężczyzna praktycznie wiotczeje na twoich rękach, na twoim ciele, ale ostatecznie opada gdzieś tyłkiem na maskę jednego z samochodów, z wnętrza którego wyrasta teraz makabrycznie piękny, ale ciernisty krzew. Moja noga chyba tego dłużej nie wytrzyma. I tak nie wiem, gdzie moglibyśmy dalej pójść. Dasz radę jeszcze... Jeszcze kawałek. Dokąd? Z tego, co widzę, tu jest zaraz skrzyżowanie. Kawałek dalej był szpital. Może tam ktoś będzie. Kurwa, musimy dać radę, no... Przecież nie możemy się tu zatrzymać. No nie wiadomo, co tu zaraz wylezie na nas. Street. Dobrze wiesz, że to nie ma sensu. Nie. Nie z mojej strony. Nie chcę zabrzmieć jakoś głupio, ale to ty powinnaś iść. Iść dalej. Nie ja. Nie. Nie ja. Rzeczywiście widzisz, że noga tego mężczyzny jest w opłakanym stanie. Korzeń lub gałąź przyjmująca kształt solidnego kolca przebiła jego nogę pod kolanem od wewnątrz i wybiła się po drugiej stronie, całkowicie gruchocząc jego rzepkę, więzadła i stawy. Musisz mnie tu zostawić, Astrid. Musisz. Nie ma takiej opcji, no przecież jeszcze kawałek, no proszę cię, wytrzymaj. Przecież to tylko, to ile, paręset metrów. Nie wiem, może, kurwa, może, no nie wiem, ja pierdolę. Jakiś wózek, czy coś może znajdziemy, nie wiem, cokolwiek, nie poniesiesz no. mnie tak daleko. Powiem nie ci coś. Nie mnie nawet. Powiem ci coś, ale musisz mnie tu zostawić, bo nie damy sobie rady we dwoje. Jeśli mnie tu zostawisz, powiem ci, gdzie poszła twoja rodzina. Widziałem ich z samego rana. Gdzie oni są? Gdzie oni poszli? Najpierw obiecaj, że mnie tu zostawisz. Nie, no tak to się nie będziemy bawić, no. Do twoich uszu dochodzą ciche pomruki. Z mroku powoli wynurzają się charczące, śliniące się postaci ludzi, którzy zamieszkiwali do wczoraj Kungsholm. Mężczyźni w garniturach z rozwiązanymi krawatami. Kobiety ubrane w sukienki. Ci, którzy nie zdążyli wrócić do domów po wczorajszej zabawie, ale i ci, których apokalipsa została w łóżkach, często nadzy, czasem ubrani w strzępy rozdrapanych ubrań. Ze zmierzwionymi włosami. Z dziwnym obłędem w oczach. Jakby próbowali domknąć pierścień oblężenia dookoła was. Astrid, nie ma czasu. Po prostu stąd pobiegniesz. Wstawaj, korpo szczury przyszły, no chcesz ich się tutaj, chcesz napastwo losu, no nie, no chodź.
W dupie mam w tym momencie rodzinę. Poszli pewnie i nie wrócą. Teraz ważne, że ty żyjesz. No nie możesz tak tu zostać. Mężczyzna próbuje się ciebie złapać, żebyś jeszcze mu pomogła. Dobra. Spróbujemy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. I mimo, że mamy do czynienia z retrospekcją, a naszych rzutów jako tako nie będzie widać na samym streamie i nagraniu, wszyscy muszą uwierzyć nam na słowo, chciałbym, żebyśmy przetestowali sobie dźwiganie, które wynika z atrybutu siły twojego, i chciałbym, żebyśmy mieli na razie zadanie łatwe, żeby to był poziom trudności 10 do przekroczenia. A jeśli mam wytrzymała na zmęczenie, to mi to coś dodaje? Na razie nie, to nie jest jeszcze związane ze zmęczeniem, ale to zawsze możesz próbować jeszcze jakoś to sobie uargumentować. I jeżeli jest to twój tag, to on pozwala ci przerzucić jedną z kostek podczas testu. Okej. Okay. Na razie, tak jak powiedziałem, w tym momencie nie, najpierw musisz rzucić tak na siłę. Mamy 9. Brakuje jednego punktu w tym momencie. Tylko powiedz mi, jak wygląda twoja wartość siły jeszcze w tym momencie. Mam 2 do 6 plus 1. Dokładnie, więc idealnie masz 10, aby chwycić tego mężczyznę. Aby pomóc mu po prostu iść dalej. Gdy kolejne jęknięcia bólu wydobywają się z jego ust, próbujecie umknąć gdzieś w bok. Tak, aby ci ludzie nie pochwycili was, nie złapali, nie okrążyli. Przykro mi. Wiem, że to cię tylko spowalnia, ale jesteś za dobra. Twoja rodzina. Pamiętam, że poszła gdzieś w stronę normal. Byli tacy zahipnotyzowani, wiesz? Podobnie do tych, których minęliśmy. Przykro mi, Astrid. Ja pierdolę, nie rozwalaj mnie, no. Przecież cię tu nie mogę zostawić. Przecież już nie mam nikogo. Ja jestem tylko jednym z Duńczyków, którzy uznali, że zamieszkają w Sztokholmie. Znajdziesz innych ludzi. I co z nimi? Będziesz musiała próbować przeżyć. Nie jakiś włóczęga, który ledwo powłóczy nogą, a sam nie jest w stanie iść dalej. Astrid, ja bym chciał poznać w tym momencie decyzję, jaką podejmie Ptaszyna. Bardziej retrospekcyjnie, tak jak do tego podchodzimy, ale całościowo. Czy gdzieś będzie próbowała przetransportować tego mężczyznę? Gdzie go zostawi? Czy mimo wszystko zostanie z nim przez ten cały czas tak naprawdę? Tylko jakieś krótkie podsumowanie z twojej strony, jak twoja postać to widzi. Myślę, że Astrid będzie go nawet na siłę ciągnąć, nawet jeżeli będzie go musiała wziąć pod ręce i tak, że on będzie szurać tymi nogami, bo ona będzie cały czas powtarzać, że ja cię tu kurwa nie zostawię. I ile da radę, to tyle go będzie ciągnąć po prostu. Ostatecznie doskonale o tym wiesz i przekonasz się bardzo szybko, że wszelakie szpitale okażą się puste. Może będzie możliwość otoczenia tej nogi jakąś podstawową opieką, ale jak można otoczyć opieką rozgruchotane kolano? Coś, co ostatecznie sprawi, że mężczyzna ten straci przytomność i stanie się tylko wiotczającą lalką gdzieś w twoich ramionach. A ślad krwi, który będzie zostawiał za sobą,
będzie istnym szlakiem, istnym tropem, który, jeśli takowi już powstali, to łowców zaprowadzi bardzo szybko do ciebie. I tutaj zrobimy cięcie tej sceny retrospekcyjnej. Sony, przeniesiemy się do ciebie. Pozwól mi tylko na lekką zmianę i odświeżenie. Nie. A więc Sony. Tym razem wszystko było inaczej. Jak to było? Nächste Stachun? Gamlastan. Drzwi w miarę nowoczesnego wagonika metra zamknęły się. Mimo że metro nie powinno funkcjonować o tej porze, zmiany uległy przetasowaniu i przez jakiś czas w stolicy Szwecji metro funkcjonowało niemalże całodobowo. Później mówiono, że władze przeczuwały to, co nieuniknione i tylko dlatego wzmożyło ruch, aby transportować ludzi. Ale gdzie? Tak naprawdę nie wiadomo. Jeszcze tylko jeden kurs, jeszcze tylko jeden i o 5:00 będziesz mógł skończyć swoją zmianę. O 5:00 nad ranem, ma się rozumieć. Napis na czole wagonika informował, iż podróżni mogą udać się linią T-19, łączącą Hagsetra i Hesselbystrand. Stacja Slussen była wyjątkowo pusta o tej porze. Zwykle już teraz zaczynali schodzić się ludzie podróżujący na północ, rozpoczynający wcześnie swoją pracę. Czy serce zabiło mocniej, jak za każdym razem, gdy należało wyjechać na chwilę na powierzchnię i ruszyć najgorszym fragmentem doskonale znanej tobie trasy, wjechać na most łączący Slussen i Gamlastan? Naturalnie, że zabiło, ale tak trochę inaczej. Jest już tak późno. Sonne polubił te późne zmiany, bo zmęczenie sprawiło, że nie musiał myśleć o różnych rzeczach, więc to zabicie serca było takie bardziej instynktowne. Mimo wszystko jednak nie myślał aż tak o tym, co było kiedyś właśnie w tym miejscu. Znaczy mimo wszystko mógł mieć jakieś właśnie powidoki tego wszystkiego, jakieś takie migawki może bardziej. Miasto zdawało się spać. Wszystkie ulice oraz domostwa zasnuwała ciemność. Tak jakby nastąpiła przerwa w dostawie prądu i jakby ciemne zarysy budynków odznaczały się jedynie na tle szarego nieba. To było jednak inne, jeszcze ciemniejsze. Mniej szare niż zazwyczaj, czarne, czasami dobrze znane dachy budynków odznaczały się czymś jeszcze, ale czym? Wagonik sunął, więc ciężko było w tym momencie bardzo skupić wzrok na jakiejś konkretnej budowli, tym bardziej, że z zamyślenia wyrwał cię odgłos kontrolera ruchu wywołujący cię przez radio. Maszynista Olander kierujący pojazdem 2426 na linii T19, zgłoś? Zgłaszam się. Doszło do awarii sieci. Część tuneli nie ma zasilania. Zmień kurs, nie zatrzymuj się na Gamlastan, dojeźdź do T-Centrolen i tam skończ bieg wysadzając pasażerów. Powtórz. Do T-Centrolen i tam skończysz bieg wysadzając ludzi. Dobrze. Przyjąłem. Słyszysz tylko charakterystyczny zgrzyt w radiu. I nic więcej. Cisza. W tym momencie... Dodam tylko, że jakby wezmę mikrofon, który jest na stanie każdego właśnie wagonu metra, tego każdej kabiny, i powiem pasażerom, że nastąpiła awaria sieci. Nie zatrzymamy się tym razem na Gamlastan, zatrzymamy się po prostu na T-Centrolen. Tam pociąg skończy bieg.
I gdy kończysz swoje słowa, gdy mówisz, że pociąg skończy bieg na te centrolen, w tym momencie wszystko gaśnie. Trzecia szyna, z której wagonik pobiera energię, przestała podawać prąd. Światło w wagoniku gaśnie, a tylko przez jego ściany i drzwi już zdaje się słyszeć pierwsze pytania i krzyki zdziwionych pasażerów. Miałeś do dyspozycji jeszcze coś w rodzaju awaryjnego zasilania. Ten mikrofon, który użyłeś, przemówiłeś do pasażerów. On chyba jeszcze by zadziałał, jeszcze ta rezerwa energii w nim jest. Pociąg osiągnął właśnie początek peronu stacji Gamlastan. Zatrzymasz go, czy zgodnie z założeniami kontrolera spróbujesz pognać dalej w stronę T-Centrolen? Myślę, że go zatrzymam, ze względu na to, że jeżeli bez prądu ten pociąg jest martwy, więc ja nawet jak dojadę do T-Centrolen, może zaczynam się, nie wiem, w połowie, będzie trzeba wypuścić ich na środku w tunelu, to jest zbyt niebezpieczne. Ja mimo wszystko zatrzymam się. Zaczynam się mówiąc, że jeszcze zgłaszając się już tym razem, może tak nawet mniej formalnie mówiąc, że nastąpiła kolejna awaria, zaczynamy się na Gamlastan, tam otworzy drzwi. I tak zrobię, zatrzymam się na Gamlastan. Wyhamowujesz wagonik i przez dłuższą chwilę nikt ci nie zapowiada, nie odpowiada, jednak po jakimś czasie znowu przez charkot tego radia przebijają się pojedyncze słowa. Te centrolen! Nie na Gamlat! Stan! Nie zatrzymuj się! Ale w tym momencie wyhamowałeś swój wagonik. Znów coś zamigotało. I prąd powrócił, rozświetlając zarówno twoją kabinę, jak i wszystko to, co znajdowało się za twoimi plecami. Ale na jak długo będzie on zdatny, aby zasilić ten wagonik? Pod twoimi palcami zamigotała ikonka, zamigotał przycisk wypukły, pomarańczowy z jednej i z drugiej strony. Wystarczyło tylko go wcisnąć, zwolnić tak naprawdę blokadę drzwi, otworzyć ją i wypuścić ludzi na peron. Zrobiłem to naturalnie. Jeżeli jest taka możliwość, to zrobię. Mimo wszystko zdecyduję się otworzyć drzwi tutaj. Otwierasz drzwi i możesz przymknąć oczy, możesz spojrzeć w coś w rodzaju kamery podglądu, albo wychylić się jeszcze bardziej i spojrzeć w kierunku małych lusterek i zerknąć na to, co dzieje się na peronie. A wtedy zobaczysz, że ta nieliczna grupa ludzi, która podróżowała w stronę Gamlastan, na którym jesteście, w stronę T-Centrolen i dalej zieloną linią, wybiegła nieco spanikowana, nieco w popłochu na peron. I nie wiedząc powoli, co robić, ruszają w te pędy przed siebie. Czy to w stronę schodów, aby zejść gdzieś dalej, aby poruszyć się w stronę tego starego miasta, ale to jest jakaś dziwna gonitwa. Ci ludzie uderzają w siebie nawzajem, jakby tratując się, jakby brakowało im tutaj miejsca. Przecież tego miejsca nie brakuje. Zewsząd z tego peronu dochodzą do twojej głowy krzyki, wrzaski. Jakaś kobieta, która przechodzi przez tłum, odpycha obce dziecko, zrzucając je z krawędzi peronu i zauważa tylko, jak ono niknie po drugiej stronie szyn. Mężczyzna z neseserem uderza nim w innego mężczyznę, który przewraca się, a następnie zostanie skopany. Ludzie po nim przejdą. Na przeciwległym krańcu peronu, niemalże wynurzając się z tych mroków nocy, stoi otwarty skład linii czerwonej. Zgaszony, ale jego szyby popękały przez gałęzie. Gałęzie, które wyrosły znikąd.
jakby spod tego składu. Zobaczę i nawet w pewnym momencie otworzę drzwi do kabiny i wyjdę oficjalnie. Robi się to po to, żeby sprawdzić, czy ktoś, czy wszyscy weszli i wyszli już, ale nieoficjalnie będę chciał właśnie zobaczyć, co tam się dzieje, kiedy widzę to, co, o czym mówisz, o tych ludziach. Wejdę do kabiny, zamykając ją znowu i znowu spróbuję kogoś wywołać przez radio, czy ktokolwiek mnie słyszy. Głucha cisza odpowiada przez długi, długi czas. I w końcu znowu gaśnie wszystko. Rasa dobrze. Wronik stracił zasilanie. Będę siedzieć w takim razie posiedzę w nim jeszcze tak chwilę, 3, 4, może 10 sekund. Patrząc się w ten czarny tunel, który tak naprawdę niedługo, zaraz się zaczyna, żeby poprowadzić do Decentrollen. Ten pociąg metra jest, jak rozumiem, już martwy, już nie pojedzie. Ten twój? Więc ten mój. Mógłbyś jeszcze spróbować, jesteś mechanikiem tak naprawdę, więc mógłbyś odpalić coś w rodzaju zapasowego zbiornika energii, jeśli mogę to nazwać bardzo kolokwialnie, czegoś w rodzaju dodatkowej baterii, dzięki której byłbyś w stanie przejechać maksymalnie jeden przystanek tak naprawdę. Tym jednym przystankiem jest dojazd do Decentrollen. I to bym chciał, jeżeli tak, to bym chciał zrobić. Będę chciał go odpalić i dojechać do tego Decentrollen i tam wysiąść dopiero. Tam się dowiedzieć, co się dzieje. Minimalna wartość prądu, jakąkolwiek może podać ten generator, ta bateria, tutaj nie wchodzimy już w semantykę, pozwala ci na przygaszonych światłach wsunąć się w mroki tego tunelu. I wjeżdżając do niego już począłeś zauważać nie tylko to, co wcześniej porastało ten wagonik, ale także i dziwne macki, pnącza, które wychodziły z tegoż tunelu i próbowały wydostać się coraz dalej i coraz dalej, coraz wyżej. Gdy wagonik rozświetlił ten tunel, widziałeś już dużo więcej. Widziałeś istne brązowe żyły, korzeni prowadzące przez ten tunel, jakby próbowały ujść gdzieś, poszukać światła tak bardzo życiodajnego. Ale co tu robiły? W jakikolwiek sposób korzenie jakiegoś drzewa mogły sięgać tak daleko, jak mogły przebić taką warstwę skały i betonu, tego wszystkiego, z czego zbudowane zostało sztokholmskie metro. A po drugie, kiedy zagłębiałeś się coraz niżej i niżej, jak mogły przebić tak grubą tegoż warstwę? Przecież w rejonach Decentrollen metro, jego pierwsza warstwa zaczynała się od 8-8,5 metra, ale schodziła jeszcze głębiej, aż do tych metrów 40. Aż strach pomyśleć, co mogło być, co mogło się znajdować, albo wręcz przeciwnie. Czy tam może było bezpiecznie, na linii niebieskiej, tej, która jest najgłębiej? Powoli, powoli twój wagonik sunął w stronę Decentrollen. Powoli zagłębiał się w ten mrok jeszcze bardziej. Stacja sama w sobie niestety również spowita była ciemnością. Wjechałeś na górny peron stacji, położonej bezpośrednio pod kościołem Świętej Klary. I sam ten widok mógłby spowodować u niejednego ciarki. To tylko, tak jak wspomniałem, 8,5 metra pod ziemią, lecz próżno szukać tutaj świecących oznaczeń stacji. Ciężko jest dopatrzyć się wielobarwnych wzorów wkutym w skalę peronie, czy też innych ozdób. Ściany są jawnie popękane, a przez nie tutaj przebiło się coś, co przypomina dużo grubsze korzenie. Gdy twój wagonik wyhamowuje już tą siłą rozpędu tak naprawdę i utratą swojej energii, wiesz już też, dlaczego niemożliwy staje się przejazd dalej. Wylot tunelu tutaj ze stacji
porasta gęsta plątanina krzewów, pnączy, pni chciałoby się powiedzieć. Istnej twardej ściany, o którą wagonik mógłby się, może mógłby ją przebić, ale prawdopodobnie by się tylko rozbił. Na stacji, na peronie nie ma żywej duszy. Żywej duszy nie ma, ale widzisz kilka, może kilkanaście ciał stratowanych ludzi, leżących bez życia, twarzą do dołu. Niektórzy upadli na przeciwległe tory. I także tutaj, tak samo jak i na Gamlastan, znajduje się otwarty wagonik linii prowadzącej w przeciwną stronę. Ten już jest dużo bardziej porośnięty, niemalże podniesiony z tych torów, z tych szyn, wyniesiony nieco wyżej poprzez roślinność, która go oplotła. Co tu się dzieje, Sony, do cholery? Ja myślę, że to samo pytanie Sony zada. Jeszcze może jadąc, kiedy ten albo zaraz po tym, jak to metro się zatrzyma, wezmę telefon swój komórkowy i napiszę, jeżeli będzie sieć oczywiście, napiszę wiadomość do znajomego z pracy też, który pracuje w metrze, Hansa, chociaż wszyscy na niego mówią Hasse, tak jak to Szwedzi skracają. Napiszę właśnie, czy wie, co się dzieje? Ludzie się tratują, nie ma prądu. Całe metro stoi ciemne. Napiszę to i nie będę czekał na odpowiedź. Założę swój plecak, który mam ze sobą, z jakimiś właśnie, których miałem jakieś kanapki, kawę w termosie i tego typu rzeczy. Wyjdę, odpalę latarkę i będę chciał wyjść. Będę się kierował w stronę schodów, w stronę wyjścia na górę. Na dworzec główny, albo może koło domu towarowego, tam gdzie będzie łatwiej wyjść, gdzie będzie szybciej wyjść. Wysyłasz swoją wiadomość i otrzymujesz tylko powiadomienie w tym momencie na swoją komórkę, że wiadomość wysłano. Zasięg, o dziwo, jeszcze jako taki jest. Gdy zakładasz swój plecak, a następnie zaczynasz ruszać wyżej, nie ma mowy o tym, aby jakiekolwiek schody ruchome działały. Musisz po nich po prostu iść. Mijasz przewieszonego przez barierki mężczyznę, który jest wygięty. Może nie nienaturalnie, ale nie jest przewieszony przodem, jest przewieszony tyłem. Tak jakby jego kręgosłup miał się przełamać niczym zapałka, lecz nie zrobił tego. Jego koszula jest rozpięta, jest rozszarpana. Na boki, gdzieś z ręki zwisa mu tylko portfel, a kilka kart debetowych wypadło z nich teraz wprost na schody, po których się poruszasz. Jego oczy są szeroko otwarte, są przekrwione, a z jego ust sączy się stróżka krwi. Nie wygląda z jednej strony na mężczyznę, który nie żyje, ale dałbyś sobie uciąć rękę, nogę, może głowę, że ani jego klatka piersiowa się nie porusza, ani on nie wykazuje żadnych elementów, śladów żywotności. Możesz go ominąć, możesz pójść dalej. Możesz zobaczyć też innych ludzi, którzy próbowali albo uciec w stronę metra, ale im się nie udało, albo tych, którzy nie potrafili bo nie zdążyli wybiec na górę. Tylko co ich zabiło? To jest kolejne pytanie. Tak naprawdę. Sonę pójdzie dalej? Na górę? Tak, będę omijał te trupy. Tych ludzi. Szerokim łukiem. Tak szerokim, jak tylko się da. Jeżeli będą blisko mimo wszystko, no bo nie będzie się dalej, to będę się wręcz wkomponowywał w ścianę, obchodząc ich i będę szedł na górę. W takim razie tak jak u każdego praktycznie, zostawimy sobie pewne pytanie retoryczne podsumowujące tę scenę, bo to tobie zostawię i to pytanie i proszę, żebyś na nie nie odpowiadał w tym momencie. Czy twój kolega z pracy, do którego wysłałeś SMS-a, kiedykolwiek na tę wiadomość odpowiedział? Wkrótce ten zasięg zniknął całkowicie, a baterie poczęły się rozładowywać. My jednak przeniesiemy się
5 lat później. W ramach małego przerywnika powiem tylko, że Ruda wykupiła ten przedmiot, o którym właśnie wspomniałem, Filipowi, więc Filip podczas może następnej sceny, albo w momencie, kiedy będzie to potrzebne, będę chciał, żebyś sobie już teraz pomyślał nad jakimś przedmiotem dodatkowym, który Sonę by chciał mieć przy sobie. A ja myślę, moi drodzy, że po takich trzech, w miarę chciałem powiedzieć krótkich, ale wyszła nam już praktycznie godzina grania na trzech pojedynczych scenach retrospekcyjnych, chciałbym na razie postawić mały przecinek w naszej sesji i chciałbym zaprosić was na parominutową przerwę. Co wy na to? Pewnie. Dobra. Nie. Spaczka. Dobra, zrobimy sobie parę minut przerwy. Dajcie mi chwilę, przeklikam wszystko. Przejdziemy do wydarzeń. 5 lat. Po tych trzech krótkich scenach, które opowiedzieliśmy sobie przez przeszłą godzinę. Czas na przydługi wstęp prowadzącego, tak myślę. Bo teraz wszystko jest już inaczej. Ci, którzy przetrwali, mówili, że wszystko miało swój początek w Djurgården. Inni mówili, że przyszło z południa, daleko spoza Sztokholmu. Nikt jednak nigdy nie dowiedział się całej prawdy. Pewnej nocy, 5 lat temu, wasze życie zmieniło się całkowicie. Musieliście je porzucić. Nie z własnej chęci, a dlatego, że tak wybrał za was los. Zostaliście tymi, których nazywano drifterami, bo nie baliście się wchodzić do lasu. Mieliście chronić tych, którzy wiedzeni zewem szli wprost w głębiny i nigdy już mieli nie powrócić. Z wami było inaczej. Mawiano, że tylko ludzie o ogromnym bagażu emocjonalnym byli w stanie podróżować przez gęste zarośla i ściśnięte ze sobą drzewa, by służyć tym, którzy nigdy nie mieli was zaakceptować wśród swojej społeczności. By pomagać, by chronić, by żyć. Przenosimy się do starej kamienicy. Przy Nybrokien, która praktycznie cała porośnięta była bluszczem. Żółta barwa ścian wyblakła i była ledwie widoczna z zewnątrz. Wejście do budynku wyglądało niczym portal obrośnięty naturalną pergolą. Sonę, za każdym razem, gdy zostawałeś w tym mieszkaniu na dłużej, drzwi na dole zarastały. Niemalże w trakcie jednej nocy. Stanowiło to męczącą, ale skuteczną barierę przed nieproszonymi gośćmi. Bardzo szybko, po wydarzeniach sprzed 5 lat, nauczyliście się ich nazywać. Ci, którzy na początku otępiale patrzeli na was z dystansu i ślinili się albo próbowali podchodzić, wkrótce stali się agresywni. Przyjęli miano dzikich, bo nie sposób było się z nimi ani porozumieć, ani dogadać. Czasem atakowali, czasem to wy atakowaliście ich, w samoobronie oczywiście. I to przed takimi nieproszonymi gośćmi, a również i przed dzikimi zwierzętami, pnącza z jednej strony broniły tego mieszkania. Mieszkania, które samo w sobie znajdowało się na piętrze trzecim, a jego okna nie porastały roślinnością, więc do środka z rzadka wpadały promienie słoneczne. Z okien nie widać było linii starych ulic. Na wysokości pierwszego piętra niczym baldachim wyrastała złączona ze sobą sieć krzewów, na które mogliście spoglądać od góry. Stąd jednak można było dostrzec wybrzuszenia w krajobrazie Sztokholmu. Karl, gdyby było to w ogóle możliwe i żyłoby się w starych czasach, mógłbyś nawet zobaczyć w oddali piętrzące się Katarina Berget,
oraz odległe wzgórza Södermalm. Sone, od ciebie zacznę z pytaniem. Co składa się na to mieszkanie? I czy kiedy się do niego wprowadziłeś, i to wprowadzenie możemy ująć w cudzysłów, czy były tu jeszcze ślady bytności poprzednich lokatorów? Odpowiadając na drugie pytanie, tak, były. Oczywiście. Mieszkanie jest duże i należy do tych, należało, do tych dobrych, bo też i dzielnica jest, jest bardzo dobra. To jest jedna z, to była jedna z najlepszych dzielnic Sztokholmu, tam gdzie mieszkania były najdroższe. Stara kamienica, stare budownictwo, to jest, myślę, wyobrażam sobie to jako duże, kilkupokojowe mieszkanie z wysokimi sufitami. Były tutaj, kiedy zastałem to miejsce, było tutaj dużo zdjęć, jakichś może poniszczonych już lekko obrazów, łóżek, jakieś łóżka, kanapa, rzeczy w kuchni po prostu, codziennego użytku. Tego było tutaj całe mnóstwo. Ale z czasem, kiedy przerobiłem to na taką swoją właśnie bazę operacyjną, miejsce schronienia pomiędzy robotą tak naprawdę, pousuwałem większość tych rzeczy, zostawiając tylko to, co najważniejsze. Jakieś właśnie materace, łóżka, stół i takie tego typu rzeczy. A wszystko to, co należało do poprzednich właścicieli, jakiejś starszej pary zapewne te 5 lat temu, powyrzucałem, poznosiłem może gdzieś, może wystawiłem na korytarz. Nie miałeś sąsiadów. To dziwne, ale to te kamienice zamieszkiwałeś praktycznie tylko ty. I tylko to jedno mieszkanie nie zostało w żaden sposób ograbione, rozkradzione w tamtych złych czasach, w tych ponurych czasach. O ile te możemy nazwać lepszymi. Czy też odpowiednio szybko je zająłeś i odpędziłeś ewentualnych grabieżców? Czy też po prostu miałeś szczęście? To już inna sprawa. Od jakiegoś czasu trzymaliście się razem, bo tak było łatwiej. Tworzyliście tę grupę, te trio, od 3,5, może 4 lat. Sonę były maszynista sztokholmskiego metra, Karl, emeryt z dziwną przeszłością, i młoda Astrid, którą życie w wieku studenckim wystawiło na przerażająco ciężką próbę. Stary zegarek zaklikał radośnie i zaczął odmierzać sekundy, gdy Sonę dokręcał spietyzmem ostatnią śrubkę. Stare, wytarte zdjęcie przedstawiające szczęśliwą rodzinę leżało obok uda Astrid, siedzącej na rozlatującej się ramię łóżka. I nie dlatego, że była stara, może po prostu się już wysłużyła i Sonę powinieneś ją jakoś naprawić, może zbić jeszcze ze sobą trochę mocniej. Ale za każdym razem, kiedy ktoś na niej siadał i podnosił się, ono skrzypiało. Może zegarki były po prostu łatwiejsze, może bardziej cię odprężały w czasie, kiedy nie musiałeś wykonywać jakiejś, górnolotnie to nazwijmy, misji. Jesteście razem w tym mieszkaniu, ale gdzie w tym czasie, właśnie w tymże mieszkaniu, jest Karl? Gdzie siebie widzisz, Karlu? Razem z nimi? Karl spoglądał za okno chyba w salonie, w jednym z największych pomieszczeń tutaj. I to jest rzecz, korzystając tutaj z tego trzeciego piętra i z tego, że mamy jakąś przewagę wysokości, Karol dosyć często pogląda z jakąś taką dziwną tęsknotą w tamtym kierunku. Jeśli dobrze sobie to wyobrażam, to widać stamtąd pewnie akwen wodny, widać inne wyspy, widać to wszystko, co zarosło. No jest pewna nostalgia i jakieś takie zawieszenie. I bardzo często mimowolnie sięga po zdjęcie. To zdjęcie, które wtedy leżało na nocnej szafce. Właściwie jedyna osobista pamiątka, którą wziął ze sobą.
No dobra, może nie licząc tej znoszonej kurtki, poprzecieranej, pocerowanej, pobrudzonej, to tak, to zdjęcie, ale bardzo rzadko wyciąga, aby na nie spojrzeć, żeby się nie wytarło za szybko. Po prostu dotyka je w kieszeni. I rozmyśla. Pomiędzy wami panuje cisza, bo niedawno wróciliście z wyczerpującej misji. Zwykła eskorta kilku ludzi, którzy zgłosili się do was po ochronę. Trasa prowadziła z Muzeum Historycznego na Ostermalm do o dziwo niezawalonego, choć ukrytego w gęstwinie gmachu byłej ambasady Chin. Trasa ta nie należała do najłatwiejszych, do łatwych. Cały czas z prawej strony osaczał was wybuch roślinności Djurgården. A w tym miejscu i o tym miejscu krążyły tylko najdziwniejsze legendy. Czekał was powrót, utracona część amunicji, zadrapania, brak należytego odpoczynku. To mogło wyprowadzać z równowagi, mogło denerwować, mogło powodować niechęć w kontaktach jakichkolwiek międzyludzkich i chęć resetu swojej głowy, do którego dochodziło teraz, w tym mieszkaniu, tutaj. Na stole, gdzieś pomiędzy wami, w tym salonie, może obok ręki Sony, po twojej prawej stronie leżał leżało na stole, po twojej prawej stronie leżała wiadomość. Coś w rodzaju listu. I dla ciebie, Sony, z twojej perspektywy to jest po prawej stronie, dla perspektywy Karla to jest po lewej stronie, bo stoi przy oknie, a Astrid gdzieś jakby między wami siedzi na łóżku i ma to wszystko na wprost. I ta wiadomość leży już od jakiegoś czasu, ale żadne z was jakby nie rzuciło się ze swoich powodów do odczytywania jej. Bo też i nie musieliście. Czasem takie wiadomości przychodziły i były to różne zlepki, czy to informacji, próśb, błagań, albo zleceń. Dla takiej trójki jak wy, tak naprawdę życie polegało i tak na wykonywaniu kolejnego zlecenia. Od zlecenia do zlecenia. Tak się to wszystko toczyło. Pośród was panowała cisza. I czy ktoś tę ciszę w jakikolwiek sposób miał zamiar przerwać? Myślę, że Karl był tym, który tę ciszę przerwał. On poza takimi momentami, gdzie faktycznie zawieszał się gdzieś, wracał myślami, rozmyślał o swojej przeszłości, no w jego wieku miał na pewno co wspominać i to jego życie też było dosyć burzliwe. Na pewno wielu rzeczy żałował, ale właśnie przez to w takich momentach starał się wytrącić też swoje otoczenie, wytrącić z takiego marazmu. Więc odwracając się od tego okna, wyciągając rękę kieszonki ze zdjęciem, rzucił do pozostałych takie trochę zaczepne, trochę dziarskie, jak na starszego faceta. To co? Zerkniemy na ten kawałek tekstu? Trzeba będzie, prędzej czy później. Prawda, zobaczę. To nam szkodzi. Tak. Odkładam to, co robiłem. I otwieram ten list. Będę go czytał na głos. Nie będę go jakoś najpierw sobie czytał. Od razu całą treść będę chciał przedstawić moim towarzyszom. To dziwne, jak w tych czasach ludzie zaczęli przesyłać sobie informacje. Nie była to jakaś koperta, to było bardziej pozginane ze sobą. Kawałek papieru, starego papieru. Po drugiej stronie widniał wyblakły, wytarty rachunek za wodę, pochodzący sprzed 6 lat. Ale to, co było najważniejsze, jawiło się po drugiej stronie. Posklejana żywicą z fragmentów starych gazet, niczym w naszej starej
naszej przeszłości, w starych czasach, listy, które wysyłali ci, którzy chcieli kogoś szantażować, którzy nie chcieli pokazywać swojego charakteru pisma, ale teraz ludzie tak przesyłali sobie wiadomości. I chociaż ludzie całkowicie nie zapomnieli, czym jest technologia, o starych przyzwyczajeniach ciężko było marzyć. List pochodził od społeczności zamieszkującej całkiem niedaleko, nawet bardzo niedaleko, na Cyplu, wdzierającym się niemalże w stronę Gamlastan. Autorką tekstu była Anne Björklund. Przewodziła ona grupie 40 ludzi zamieszkujących górne piętra Muzeum Narodowego. Wiadomość była krótka, niczym w telegramie. Proszę was o pomoc. Kolejny raz. Utraciliśmy łączność z Gamlastan i Zamkiem Królewskim. Przyjdźcie do Muzeum Narodowego, kiedy będziecie mogli. Opowiem więcej. Chciałoby się powiedzieć, Sonę, kiedy to czytasz, kolejne zadanie. Po prostu. Rzucani niczym te worki ziemniaków w jedną i w drugą stronę. Chciałoby się powiedzieć, popychani przez społeczeństwa, które nie chcą was zaakceptować. Ale wy dawno już przestaliście o tym tak myśleć. Wśród drifterów, choć są różni, mogą panować też różne nastroje, ale raczej ci, którzy tłumaczą się poczuciem niesprawiedliwości i jakoś mają duży żal dla tych społeczności, że nie chcą ich zaakceptować, to nie jest metoda ani przepis na przyszłość. Każdy z was, niezależnie od tego, jak głęboko to skrywa w sobie, chciałby w końcu odpocząć, zakończyć tę wędrówkę. Nawet zacząć bać się morza liści i móc w końcu osiąść wśród jakiejś społeczności i zacząć normalne, jak na te czasy, życie. Sonę, czytasz ten list na głos. Ostatni fragment możesz nawet powtórzyć. On jest zlepiony ze sobą. Musisz go rozerwać troszkę mocniej. Krótkie, zwięzłe na temat. Kiedy to skończę czytać, składam ponownie ten list, wsadzając go do wewnętrznej kieszeni. Muzeum Narodowe, to dobrze, jest zaraz obok. Zamek też, trzeba tylko zrobić kółko. Może się uda łatwo. Może się uda łatwo jakoś pomóc i coś z tego jeszcze mieć. No właśnie, no tuż obok bym powiedział. Kiedyś to pewnie rzut kamieniem. Teraz oczywiście prędzej bym trafił w jakąś gałąź, a nie w okno zamku, ale... Kiedyś nawet można by było wziąć prom i popłynąć stąd. Przypłynąć ten kawałek i być już na Slusen albo na Zamku Królewskim. No ale tak, co nam szkodzi? Czy ktoś z was posiada umiejętność wynikającą z inteligencji, taką jak na przykład nawigacja? Tak, ja mam nawigację. To ja bym prosił o każdego o rzut na nawigację, jeżeli takowa jest. Jeżeli nie, to na czystą inteligencję. I to jest także doprawdy łatwe zadanie i chciałbym o przekroczenie ewentualnej dziesiątki. Zrównanie się. To, co jest w umiejętności, plus bazowa, prawda? Tak, w zależności od tego, jak sobie wpisałeś na karcie. Dobra. To mi się nie udało. Pytanie dodatkowe. Dziką kość liczymy ostatnią? Ostatnią, więc rzucasz jeszcze raz jakby, ale w tym momencie i tak już masz sukces, więc możesz sobie rzucić, przerzucić ją jeszcze, jeśli chcesz. Tak po prostu, bo masz 11 i łącznie masz tak naprawdę 13 w tym momencie. Tak, dziką kość mówiliśmy się, że na naszym Roll Dice with Friends będziemy rzucać jako ostatnią i ona będzie służyć do przerzucania, jeżeli kiedykolwiek wypadnie na niej szóstka. Czyli dla podsumowania, Karl ma 13, Astrid się niestety nie udało, była szóstka, ale że mamy taki jakby grupowy rzut, więc tutaj nie ma żadnych negatywnych reperkusji, a Sonę ma 15. I wspominając to przez chwilę chociaż, zastanawiając się i kiedy ty, Sonę, mówiłeś o tym, aby
że można przejść dość szybko, tylko trzeba zrobić jakby półkole, księżyc po tych starych chodnikach, starych drogach. Może nie uświadamiacie sobie, ale przychodzi do was bardzo szybko ta refleksja, że to już nie jest tak jak kiedyś i to wspomnienie, ten śmiech szybko może zgasnąć, bo roślinność zabrała wam to, co mieliście wcześniej. Jeszcze jakiś czas temu wiecie doskonale, że można było przedostać się do Zamku Królewskiego przez jeden z ocalałych mostów. Teraz zawalił się on. Roślinność zabrała dwa z najbliższych mostów. Jest jeszcze, są jeszcze te dalsze, ale w sumie nie wiadomo, co z nimi, ponieważ tam wyrasta istna ściana pnączy i czasem lepiej nie zagłębiać się i nie robić aż tak, nie nadrabiać aż tak dużo, aby jedynie sprawdzić, czy most w ogóle jeszcze funkcjonuje, jeszcze w ogóle istnieje. Zawsze można się przeprawić, próbować przeprawić w taki czy inny sposób. To już inna sprawa tak naprawdę. Zamek Królewski, Rikszak, znajdujący się niedaleko, to prawdopodobnie cel waszej podróży, co wynika z tego listu, jak możecie się domyślić. Ale najpierw na waszej drodze stanie Muzeum Narodowe, które znajduje się praktycznie kilka ulic od was. Tak, ale to było kiedyś. Będę sobie będzie kontynuował. Teraz, kiedy pozawalały się jeszcze do tego mosty, może faktycznie woda. Kiedyś przy muzeum stała łódź. Parkocumowały łodzie. Też kiedyś. No ale przede wszystkim trzeba pójść najpierw do muzeum. Pytanie, czy ruszamy teraz od razu i wiecie, nie będą zbyt chętni, żebyśmy w razie czego spędzili u nich więcej czasu niż to konieczne, więc będziemy musieli się liczyć z tym, że od razu będziemy musieli ruszać dalej. Czy ruszymy jutro, skoro świt? Myślę, ja bym że... poczekała do rana. Tak samo. Poczekajmy do rana, odpocznijmy, wyśpijmy się, porozmawiajmy z nimi, a potem ruszmy dalej. Faktycznie. Raczej wątpię, żeby dali nam jakiś kąt nawet do przespania się. A jeżeli tak, to i tak bym chyba nie chciał. Kiedy pojawiła się ta myśl o przeprawie, to zacząłem się zastanawiać, czy nam się zdarzało już przy okazji naszych zadań korzystać z jakiegokolwiek pojazdu, choćby improwizowanego, właśnie drogą wodną tutaj. No bo to w przypadku akurat tego archipelagu sztokholmskiego mogłoby pewnie w wielu sytuacjach wiele uprościć, a z drugiej strony roślinność to też są jakieś glony i algi, w sumie nie wiadomo, co czai się tam w głębinach wody, więc pytanie właśnie, czy my mieliśmy jakiekolwiek doświadczenie. Wszelakie łodzie, barki, statki, pomniejsze jednostki pływające, które były zacumowane w różnych marinach i na przystaniach Sztokholmu, bardzo szybko zostały albo zbite ze sobą. Ci, którzy byli ich właścicielami, próbowali odpłynąć i taki obraz, który pamiętaliście sprzed 5 lat, nie był już aktualny. Jedynie pojedyncze szczątki albo wywleczone gdzieś na brzeg, na przystań, albo zanurzone do połowy w wodzie, wystawały gdzieś ponad tafle. Ale jakby promykiem nadziei było to, że ludzie próbowali się przeprawiać naturalnie przez te, chciałem powiedzieć, rzekę, przez wodę, na jakichś improwizowanych tratwach, zbijanych z różnych rzeczy ze sobą łodziach,
improwizowanych wiosłach. Od jakiegoś czasu było jednak trudniej, bo roślinność zaczęła wychodzić także i z wody, tworząc istny labirynt. Labirynt, przez który ciężko było nawigować łodzią. Zdajesz sobie z tego sprawę, Karl, pije trochę tutaj do twojej przeszłości w tym momencie, bo jak dobrze zauważyłeś, to co od razu się rzuca w oczy, kiedy stanie się gdzieś w Sztokholmie nad wodą, to, że ta woda ustała, jakby została gdzieś przyblokowana, przytkana, ale chyba z jednej i z drugiej strony, ponieważ nie wypiętrza się ona w żaden sposób, ale stojąca woda w końcu zaczyna śmierdzieć. Stojąca woda w końcu zaczyna porastać jakimiś algami, rzęsą wodną, chciałoby się powiedzieć. Czymś, co potrafi zakryć tą głębię, zmącić ją praktycznie całkowicie. Ale są też drifterzy, są też ludzie, którzy zanurzali się w tę wodę bez żadnego problemu. Ona nie była w żaden sposób skażona. Dotknięcie jej nie powodowało chorób skórnych, odpadania jakichś członków, niczego takiego. I ja chciałbym odbić tutaj trochę pałeczkę w twoją stronę, Karl. Czy w związku ze starymi zamiłowaniami, porzucając jakby wiek jeszcze, bo jesteś całkiem przecież żwawym jegomościem, czy Karl przez te 5 lat uległ pokusie zanurzenia się w wodzie, nurkowania, pływania, czy raczej stronił od tej wody i gdzieś ten strach może wygrał? Dopóki ta woda nie zaczęła śmierdzieć, dopóki ona się nie zatrzymała zupełnie i kiedy te algi, ta rzęsa, to nie zaczęło zarastać tak, że wejście tak naprawdę czasami wiązałoby się z tym, że całe ciało byłoby oblepione jakimiś w sumie właściwie nie wiadomo czym, bo te algi też nie przypominają czegoś, co nawet jeżeli przypominają, to są to dużo większe rośliny, więc w tych czasach, kiedy jeszcze ta woda była w miarę przejrzysta, owszem, zdarzało się Karlowi odpłynąć od brzegu. Może nawet to było coś, czego wymagało jedno z naszych zadań. Może to było... To niekoniecznie było tak, że dla rekreacji, ale jemu bardzo, bardzo brakuje tego. On zachowywał swoją tężyznę fizyczną, jeszcze jako naprawdę już starszy facet, głównie pływając. Więc nagle zabranie mu tego spowodowało, że przez długi czas można powiedzieć, że się zaniedbał. Później zaczął trochę ćwiczyć we własnym zakresie bez pływania, ale kusiła go ta woda, więc na pewno wtedy próbował. Ale już myślę, że od roku najmarniej, jak nie więcej, nie odważył się. I pewnie, jeżeli to naprawdę nie byłaby bardzo duża potrzeba, to będzie unikał. Co niestety oczywiście odczuwa podwójnie, bo czuję, że to kolejna taka aktywność, której zrezygnował i też po części wini za to wiek. Nawet myśli, że być może nawet nie byłby w stanie jakoś żwawo płynąć, jakby była taka potrzeba. A ja przerzucę te informacje dalej. Przerzucę to pytanie dalej. Bo chciałbym przyjąć, że w tym momencie między wami zapanowała znowu cisza, jakby każdy zaczął się zastanawiać. I chciałbym wejść trochę głębiej w wasze głowy. Czy Astrid, czy Ptaszyna, czy ona zaryzykowałaby przepłynięcie się tą wodą? Czy weszłaby w ogóle do niej? Czy jest to coś, co odrzucałaby całkowicie i szukała jakiegokolwiek przejścia po stałym lądzie? Wiesz co, jeżeli do wody na pewno wchodzić nie wchodziła, starała się też jej unikać jak tylko się dało, ale jeżeli nie było już naprawdę innej możliwości, że wszystko w koło jest zawalone i to jest jedyna droga, to naprawdę z ciężkim ociąganiem wchodziła na tą, powiedzmy, prowizoryczną tratwę czy jakąś łódkę, ale ona była cały czas niespokojna i po prostu pierwsza nawet wyskakiwała z tego na drugi brzeg, żeby po prostu być jak najmniej w okolicach wody. Naturalnie. Jest to zrozumiałe całkowicie. Patrząc się w odmęty tej Toni,
Nie każdy miałby w ogóle chęć zanurzania się w nią. Choćby była niegroźna. Choćby nie niosła ze sobą niczego skażonego, tak jak już wcześniej powiedziałem, ale sama myśl już odstraszała. Sonę, jeśli mogę tak powiedzieć, człowiek, który raczej swoje życie spędził pod ziemią, a nie w wodzie. Jak on zapatrywał się na taką sytuację? Czy to był człowiek podstawiony przed zadaniem, który to zrobi? Czy tutaj też wchodziły jakieś rozterki etyczne, moralne, estetyczne bardziej? Tak? Przede wszystkim Sonę w tym momencie stara się to, co pozwala mu nie myśleć o przeszłości, o tych wszystkich wydarzeniach, to to, że jest profesjonalistą w tym, co robi. I w przeszłości może nawet raz czy dwa zdarzało się płynąć, jako może raczej bardziej raz, jakąś właśnie zbitą na prędce barką z kimś może, może sam. Jeżeli miałby wejść do tej wody, myślę, że nie będzie problemu. Bo tak jak mówię, Sonę kursuje między właśnie między liśćmi po Sztokholmie i te przejście wodą, nazwijmy to tak, będzie tylko po prostu kolejnym sposobem do tego, żeby dojść na skróty wręcz. Łatwiej, może nawet bezpieczniej. Dobrze, moi drodzy. Sonę, czy chciałbym, żebyś miał gdzieś z tyłu głowy cały czas ten przedmiot, który możesz sobie jeszcze ewentualnie jakoś wyciągnąć i możesz tą kartą zagrać w dowolnej chwili? Chyba, że już coś masz. Właśnie jeżeli możemy się tak umówić, to ja bym poczekał jeszcze. Jeżeli będziemy się zbliżać ku końcowi, to nie wiem, możesz mi zasygnalizować, to coś wezmę, żeby się nie zmarnowało. Nie zmarnuje się. Myślę, że to jest tak uniwersalna rzecz, że możemy ją jakby przypisać do twojej postaci i jeśli ona będzie potrzebna, to po prostu ją trochę jak ten, jak tego królika z kapelusza. Dobrze. Sonę wyciągnie. Na ten moment jeszcze nie ma. Myślę, że to wyjdzie w czasie. I czy jest coś jeszcze, o czym chcielibyście przedyskutować? Bo trochę wyrwałem was z tej krótkiej rozmowy, z tej krótkiej polemiki, jakiegoś zaplanowania czegoś. Czegoś, czego tak naprawdę jeszcze nie wiecie, ponieważ nie dostaliście żadnej informacji. Jak na razie, poprawcie mnie, jeśli się mylę, zadecydowaliście, że przenocujecie jeszcze tutaj i jutro, skoro świt, pójdziecie do Muzeum Narodowego. Do społeczności, która nie jest może jakoś przychylnie do was nastawiona, w przeciwieństwie do samej Anny. Ann, która rozumie to, co robicie, ale nader wszystko i tak stawia wyżej swoją społeczność. A was przyjmuje na tyle długo, na ile wie, że może to zrobić. Dopóki wasza obecność w dziwny sposób, bo przecież nie jesteście trędowaci, nie jesteście chorzy w żaden sposób, ale dopóki wasza obecność nie wzbudzi jakichś negatywnych pomruków czy też komentarzy. Czy jest coś jeszcze, co chcielibyście poruszyć między sobą? Coś do obgadania, dogadania tak na początek. Ja to widzę tak, że my w sumie przebywamy w tej trójce, w tym trio już od dłuższego czasu. To oznacza, że w takich sytuacjach, kiedy dostajemy jakieś zadanie, to raczej te ustalenia nie są jakieś bardzo rozbudowane, szczególnie, że nie mamy jeszcze żadnych informacji na temat tego, co dokładnie mamy zrobić. I ze strony Karla chyba nie ma takiej inicjatywy, żeby coś więcej obgadywać, bo już ustaliliśmy wszystko. Rano się pakujemy, rano ruszamy. Teraz możemy po prostu odpocząć, pomyśleć każdy nad swoimi rzeczami. Może pojawi się jakaś uwaga albo cokolwiek, może coś tutaj w kamienicy musimy zrobić z takich rzeczy, nie wiem, wystawić jeszcze ostatni mebel, który gdzieś tam został i nam zawala jakieś przejście, ale to chyba jest taki czas jeszcze oddechu przed czymś, co się znowu zaczyna, przed kolejnym wysiłkiem, który musimy podjąć. Ja się zgadzam, jak najbardziej. Jeżeli tak to wygląda, to Sonę tylko wstanie, ewentualnie jeszcze powie, że
Odpocznijmy teraz zatem, a i rano, skoro świt, wychodzimy. I właśnie, jeżeli Astrid nie będzie chciała nic powiedzieć, dodać jeszcze, to pójdę spać, położyć się chociaż. Odpocznij. Nie, wiesz, Astrid po prostu kiwnie głową, mówi, że spoko. Sprawdzi tylko to, co ma, czy tam jest wszystko okej, okay, te swoje malutkie rzeczy i też się chyba położy. To jest duże mieszkanie. Ale jedyne co... Proszę, proszę, Karol. Nie, powiedz o mieszkaniu, bo to akurat... To jest właśnie duże mieszkanie i chciałem do tego nawiązać, że od kiedy wy jesteście już razem, tak jak powiedziałem, to jest 3,5-4 lata, wydaje mi się, że to, co jest częścią, to, co jest mieszkaniem Sonę, staje się jakby też i waszą po części własnością. Tam nie ma jedynego łóżka, małego czy też dużego, tylko tam już jest kilka pokoi, tak Sonę jakby... Podkreśliłeś to na samym początku, że to było jedno z tych większych mieszkań w kamienicy, więc myślę, że każdy z was ma jakiś kąt dla siebie. I Karl, tak jak mówiłeś o wynoszeniu jeszcze jakiegoś ewentualnie mebla, widzę to tak, że to mogło być wyniesienie mebla, który konkretnie tobie nie pasował jeszcze w tym anturażu, który tam zastałeś. I myślę, że każdy z was może mieć jakiś kącik urządzony pod siebie, tak jak tylko to widzi, taki kącik, w którym czuje się najlepiej. Wy nie musicie ciągle przebywać w salonie, w tym jednym miejscu, tylko macie też miejsce, które jakby, w którym możecie się wyciszyć, w którym możecie się uspokoić. Przebyć nawet sami ze sobą, bo nawet w takiej trudnej rzeczywistości czasem ta chwila introwertyzmu jest potrzebna. No coś, co Karl na pewno jeszcze chciał zrobić i może to właśnie z tym meblem to nie było wynoszenie mebla, tylko poprosił Sonę jeszcze o pomoc, żeby szafę, która była u niego w pokoju, położyć na płasko, na ziemi. Dlatego, że tego ćwiczenia, w których może pozostała dwójka czasami naigrywać, no bo facet, który jest po 70, nagle przykuca na podłodze, zaczyna właśnie opierać się jakoś. Tą szafę chciał położyć po to, żeby sobie ćwiczyć tricepsy. Żeby się opierać tyłem rąk i żeby po prostu ciężarem własnego ciała cokolwiek ćwiczyć. I wy widzicie w nim taką właśnie wolę. On nie chce się poddać, a czuje, że jest coraz starszy i te jego ćwiczenia zdecydowanie są dalekie i od techniki, i od... Nie, on to robi po prostu jakoś taką swoją siłą woli. No i właśnie poprosił cię na pewno o to, może nawet w milczeniu, albo może przy kilku słowach, które zamieniliśmy, kładziemy tą szafę i on zostaje już właśnie, żeby sobie porobić te ćwiczenia i tak naprawdę chyba za moment pójść spać. Ja tylko dodam, że naturalnie ja ci pomogę z tym, ale nie będzie wręcz przeciwnie żadnego właśnie naigrywania się, nawet na odchodne, albo to wcześniej mogło paść. Sonę mówi, że bardzo podziwia, że mimo takiego wieku, jakkolwiek to brzmi, Karol zachowuje aktywność fizyczną w tych czasach, szczególnie tak ważną, że więc i tam ma nadzieję, że jeżeli dożyje takiego wieku, to też będzie tak aktywny. Więc nie raczej wątpię, żeby tam były jakieś naigrywania. Ale jeżeli będziesz ćwiczył, to kiwnę tylko tak naprawdę głową na dobranoc i pójdę też w swój kąt właśnie, do jakiegoś swojego pokoju. Po tych ćwiczeniach Karl jeszcze by się pewnie jakkolwiek opłukał. Może mamy tutaj jakiś zbiornik na deszczówkę? Może jakoś ściągamy tutaj jakąś rurą z dachu? Tą wodę, tak żebyśmy mieli po prostu zimną wodę, żeby się opluskać. I co, zalec po prostu na tym posłaniu. Nakryć się jakimiś zdobycznymi kołdrami, śpiworem może, czymś takim. I zasnąć. Z taką jeszcze myślą, że to co, nie wiem czy w końcu powiedział Sonę, czy pomyślał o tym, że... Może to padło w innej rozmowie, o tym, że mu to imponuje. To Karl myśli sobie, że właściwie już wystarczająco jest zgniły i zepsuty od środka jego ciało. I że chociaż te pozory utrzymują go jakoś w jakiejkolwiek formie. Że może z tymi młodymi działać i służyć pomocą. Być jakkolwiek potrzebne.
W sumie z takimi myślami zasypia. Myślę, że podsumowując to wszystko, jeszcze mogę śmiało powiedzieć, że mamy tutaj dwóch majsterkowiczów, więc doprowadzenie takiej rzeczy jak deszczówka, jakiś pojemnik, zbiornik na wodę, to gdy zaczniecie współdziałać, jeden od takich mikro rzeczy, a drugi bardziej pomysłowy, to bez problemu jakieś usprawnienia tego mieszkania jak najbardziej wchodzą w grę. Nie widzę tutaj żadnego problemu. Odpoczywacie. Bo tak naprawdę nie zdążyliście jeszcze porządnie wypocząć po poprzedniej misji, po poprzednim zleceniu. Nie wiem, czy to wybrzmiało wcześniej, ale nadeszła wiosna. Po zdarzeniu wszystkie pory roku zaczęły być jeszcze bardziej intensywne. Coraz mocniejsze. Zimy były srogie, lata były strasznie upalne, a jesienią z nieba lał się strumieniami deszczu. My jednak mieliśmy wiosnę. Wiosnę, w której wybuch roślinności to była czysta eksplozja barw, eksplozja zieleni, różnych kwiatów, ale także i pnączy, także i dodatkowych drzew. A te kopuły, które były wysoko nad wami, kiedy stąpaliście po ziemi, zdawały się rosnąć jeszcze wyżej i wyżej, ale nie tutaj. Tutaj ta roślinność zatrzymywała się gdzieś na wysokości pierwszego piętra. Im dalej w głąb morza liści, tym te drzewa były większe, były wyższe, rzucały większy cień i one zawsze pozostawały gdzieś w zasięgu waszego wzroku. To były istne place, istne miejsca, gdzieś, dzięki którym można było wręcz nawigować na mapie postapokaliptycznego Sztokholmu. Przyszedł jednak następny dzień. Następny dzień, w którym należało wstać skoro świt. Ale wstawanie skoro świt nie było dla was praktycznie żadnym problemem. Zwłaszcza Sonę. Może nie, może Astrid. Może ty, ptaszyno. Że obudziłaś się jeszcze chwilę przed twoimi towarzyszami w swoim pokoju. I usłyszałaś, jak piętro niżej, może dwa piętra niżej, coś skrobie, coś drapie głośno, coś zostało przesunięte, jakby stare krzesło albo szafka. Dość mocno, jakby ktoś zaszurał krzesłem po podłodze, tak że rezonowało to teraz po podłodze i po ścianach i dość szybko dotarło do twoich uszu i w tym momencie momentalnie otworzyłaś oczy. Tak, chwilę jeszcze nasłuchuję. Jeżeli nie słyszę, że te odgłosy gdzieś przybliżają się w stronę schodów, to wstaję powoli, żeby narobić jak najmniej hałasu. Biorę swój łuk, tak w razie czego, i idę do chłopaków. Nie, możemy założyć, że Sonę ma pokój gdzieś bliżej, to najpierw idę do niego i tak go delikatnie szturcham. I jak się obudzi, mówię, ej, tam na dole coś szura, jakby ktoś jakieś krzesło przesuwał, nie wiem, coś takiego. Jakby ja przychodzę od razu w tryb, słysząc to, że na dole coś szura, od razu przychodzę jakby w tryb właśnie defensywny. Kiwam tylko głową, mówiąc, jasne, obudź Karla, ja się szykuję już. I będę się ubierał, ale wyciągnę również pistolet, który mam. I na razie stanę tam może w salonie, czekając na resztę. No i tak samo idę do Karla i też go budzę. Co jest, dziecko? Coś się dzieje? Coś szura na dole. Ktoś, ale nie wiem, chyba jedna osoba. Znaczy, tak mi się wydaje, nie wiem. Sony już nie śpi. Karol ma sen dosyć płytki i w sumie dziwne jest to, że nie usłyszał tego, ale dobrze, że ona ich budzi. Więc tak, zbiera się, sięga po
bo to co mam w sumie najbliżej po swój połom. I powoli dołączę do pozostałych. Też ostrożnie, stawiając kroki w korytarzu. Rozumiem, że dołączacie do mnie, tak? No. Po jakimś czasie. Myślę, że pokażę w dół i trzeba się zakraść i zobaczyć. Idziecie ze mną, czy na razie ja myślę sam? Ja mogę iść z tobą. Ja będę asekurował nieco dalej, ale wszyscy musimy zejść. Sone, proszę cię o wykonanie testu. To jest test inteligencji, czyli coś, co dla ciebie powinno być dość łatwe. I takim łatwym zadaniem jest, bo po trzykroć dzisiaj będę prosił o przekroczenie, czy też zrównanie się z barierą 10 punktów. Jasne. 17. Przekraczasz. Jeszcze masz szóstkę na końcu. Jedną, tą ostatnią liczymy. Możesz jeszcze rzucić szóstkę w tym momencie. Czwórka, czyli mamy 21. Zagrajmy tak, że ja oddam tę scenę w początkowej fazie tobie, ale zadam ci pytanie, na które chciałbym, żebyś odpowiedział jakby schodząc powoli gdzieś po tych schodach w dół. Czy takie wydarzenia miały już miejsce? Czy byli nieproszeni goście, zwierzęta? Czy może Sone, jakby wiedząc, że to wejście zarasta, uśpił swoją czujność i poczucie bezpieczeństwa? Czy może popełnił jakiś drobny błąd gdzieś w swojej przeszłości tutaj, w tym mieszkaniu? Myślę, że zdarzały się jak najbardziej. Nieczęsto, więc to zawsze jest dreszczyk emocji. To zawsze jest lekki strach, co tam jest na dole. Zdarzały się, kiedy to były zwierzęta, trzeba było je przepłoszyć. To nie jest, wbrew pozorom, przynajmniej nie było aż tak trudne. Trochę krzyku i po sprawie. Jeżeli to byli szabrownicy, bardzo często wystarczyło po prostu przeładować pistolet. Sam ten dźwięk działa jak ostrzeżenie, jak informacja dla tych szabrowników, że tutaj jest ktoś taki, kto może strzelić. I to jest sygnał do wyjścia. Ale jak będzie tym razem, ciężko powiedzieć. Schodziłeś piętro niżej. I słyszałeś, z twoich uszu dotarł odgłos wybijanej szyby. Resztki. Głośne uderzenie. Jedno, jakby puknięcie. Albo jakby ktoś rzucił kamieniem. Gdzieś na dole. Zapadła cisza. Pokonam na Astrid. Wskazując jakby nie wiadomo po co tak naprawdę, bo to jest jasne, żeby przykładając palec do ust. I będę chciał zejść dalej tak, żeby zobaczyć, wychylić się. Dobrze. Czy Astrid będzie podążać za Sonę? Ma jakiś inny plan na to? Na razie się dostosowuje? Jak to wygląda? Nie, wiesz co, idę. Mam gdzieś w razie czego łuk przygotowany. Licząc, że tym razem nie spłynuję, bo u mnie z tym celowaniem to ostatnio średnio. Ale tak, idę powoli. Schodzicie coraz niżej. Karol ubezpiecza tyły, to znaczy zostaje na półpiętrze, pół piętra nad nimi tak jakby, albo nawet piętro, w zależności jak tam jest ułożona klatka schodowa, ale też nie jest w pogotowiu, ale trochę z takim nastawieniem, że nie wiem, ktoś może też chcieć dostać się tam do nas, do tego naszego mieszkania, tego apartamentu, może jakoś od drugiej strony, może to jest odwracanie uwagi, jest tutaj jakaś taka myśl, że musi zerkać też za plecy. Schodzicie coraz niżej, zostawiając Karla jako zabezpieczenie. Kiedy wy jesteście na piętrze drugim, Karl pozostaje na półpiętrze trzeciego albo nawet na samej górze, żeby jeszcze rzucać okiem na mieszkanie, i tak sytuacja się powtarza. Drugie, pierwsze piętro, ale nie ma tam żadnej żywej duszy. Dźwięki są coraz częstsze, głośniejsze, jakby doskonale dochodziły z parteru. W pewnym momencie, gdy szeroka klatka schodowa zakręca kolejny raz, uchodzi
w korytarz. Długi korytarz, który prowadzi do wejścia do mieszkania. Do kamienicy. Drzwi mieszkań znajdujących się na korytarzu są wyłamane. Albo ich nie ma, ale to jest coś, co już było. To tak ten krajobraz powinien wyglądać. Sonę, idziesz pierwszy, więc dla ciebie najdziwniejszą rzeczą, która może tutaj być, jest to, że pnącza porastające wejście do twojej kryjówki nie zdążyły zarosnąć albo zostały wycięte, wyrwane. Ta dziura zieje po prostu otworem i prowadzi do wyjścia. Chyba nigdy tak nie było. Coś jest inaczej. Zazwyczaj tutaj na korytarzu były jedne zamknięte drzwi. Jedyne, które się stały. Drzwi do mieszkania pod numerem 2. Teraz one jednak były otwarte. A także... jeszcze jedna rzecz. Gdy klatka schodowa się skończyła, jeszcze jeden fragment prowadzący na pół piętro niżej schodził w stronę piwnicy. I tam również znajdowała się roślinność. Obłamana, rozcięta, ukazująca szare schody pokryte warstwą cieniutkich pnączy. Do piwnicy chyba się nigdy nie zagłębiałeś. I ona zazwyczaj była zarośnięta. Teraz jakby także zieje otworem. Można by nawet do niej zejść. Znowu coś się przesunęło, szurnęło. Coś upadło w tym momencie. To było takie głuche uderzenie, jakby ciało człowieka upadło na ziemię. Gdzieś tam, spod tego numeru 2. Spojrzę na Astrid. Idziemy po Karla, czy idziemy sami jeszcze? Może zobaczmy, a najwyżej się wrócimy. Podwójkę, co nie? Dobra, to ja prowadzę, idź ze mną. Zobaczymy. I stąpając z wyciągniętą bronią bardzo po cichu, będę chciał dojść do mieszkania numer 2. Znowu coś zachorbotało. Gdy stawiasz kolejny krok powoli gdzieś wśród tych liści i pnączy, jakiś mebel jeszcze ostały przewraca się niezdarnie, uderzając w kolejną pozostałość szyby, która tłucze się w drobny mak. Normalnie człowiek by zamarł praktycznie w miejscu w takim momencie, ale to też ten huk daje ci szansę na to, żeby wykonać 3-4 może kroki dalej, tłumiąc odgłosy, które wydają twoje buty. I zaglądasz do środka. Widzisz tam mężczyznę, zgarbionego, gdzieś pochylonego nad jedną z szafek. Twarz ma obwiązaną podartą koszulą, która pożółkła, pełna jest plam, też krwi. Na resztę ubioru składa się podarta, brudna koszula i krótkie spodnie. Wojskowe, ale takie z uciętymi nogawkami, gdzieś rozerwanymi na wysokości kolan. Mężczyzna zastygł jakby nad tą szafką. Teraz powoli, delikatnie porusza ręką po tym meblu. Powiedz mi, czy ja jestem w stanie określić, czy to jest właśnie jeden z drifterów, czy szabrowników, bądź może jakiś... nie wiem, jak to określić. Wydaje mi się, że wiem, o co pytasz i nie będziemy tutaj żadnego rzutu wykonywali, ponieważ samo jak ciebie jako gracza, tak i Sonego może zadziwić to, że dzicy nigdy nie podchodzili tak blisko. Nigdy ich tutaj nie widziałeś chyba. Mogli to być zazwyczaj, tak jak powiedziałeś wcześniej, szabrownicy, może inni drifterzy. Ale nie dzicy. A teraz
miałeś jednego z nich przed sobą. Tak badającego mebel, ale badającego naprawdę na bardzo... w sposób... na bardzo niskim poziomie inteligencji, o tak, jeśli mogę to powiedzieć. Zatem mogę zadać jeszcze jedno pytanie, że tak... chciałbym się zapytać, czy w takim wypadku jak, co może Sonę wiedzieć na ten, na ich temat? W sensie, czy spotkanie z nimi kończy się od razu walką? Czy to można ich odgonić jak zwierzęta dzikie? Czy można do nich mówić w ogóle? Czy to ma sens? Żebym wiedział w ogóle, jak mogę zareagować, jak ja mam opcję. Próby dyplomacji raczej spełzają na niczym. To są ludzie, którzy byli kiedyś tacy jak wy. Może nie byli drifterami, ale byli normalnymi mieszkańcami, w tym przypadku Sztokholmu. Ci, których zew pochłonął. Ci, którzy kiedyś poszli do lasu i wrócili w odmienionej formie. Ci, którymi roślinność zawładnęła całkowicie. Wystraszenie ich jest trudne. Negocjacje z nimi zdają się być niemalże niemożliwe. Oni nie odpowiadają tak jak zwykli ludzie. Wykształcili coś w rodzaju charkotu, dziwnego bełkotu, dziwnych słów, dźwięków, którymi się posługują. Najczęściej jednak dobrze wiesz, że dochodzi do walki, do sporu siłowego. Karl, ty zostałeś trochę wyżej, te jedno piętro, na pierwszym piętrze, ale przez krótką chwilę oczywiście usłyszałeś wszystko, to, co dzieje się na dole, ale nie dostałeś żadnego sygnału od twoich towarzyszy, aby zejść niżej. Zostajesz? Schodzisz? W momencie, w którym na pewno było słychać ten hurgot tej przewalanej szafy czy tłuczonego szkła, zszedłem przynajmniej do połowy tej klatki, w sensie tych schodów, tak żeby widzieć, mieć w zasięgu wzroku ten korytarz, tak żeby widzieć Astrid, jej plecy, no i prawdopodobnie też, jeśli ten korytarz jakoś bardzo nie zakręca, to widzę stojącego na progu Sonę i obserwuję, czy próbując wywnioskować na podstawie jego mowy ciała, czy to, co tam widzi, to jest właśnie jakieś zwierzę, czy to jest innego rodzaju zagrożenie i czy muszę tam pójść, doskoczyć, wspomóc. Ale na razie jestem jeszcze tak kilkanaście pewnie kroków od nich. Ja się odwrócę, kiedy już to zobaczę, schowam się, poglądam, spojrzę na Astrid, ale też i na Karla, jeżeli go widzę, i myślę, że możemy mieć jakieś sygnały takie migowe, które informują co i jak. I zaznaczę, że dziki jeden w pokoju. Jest skinienie głowy, które może z tej odległości nawet nie jest widzialne, ale Karol będzie szedł krok za krokiem bliżej i bliżej. Gdzieś, Karl, kiedy schodzisz po tych schodach, do twoich uszu dochodzi jeszcze jeden odgłos jakiegoś skrobania i szurania. Nie ślizgania się, ale szurania. I on, gdy zatrzymujesz się w pewnym momencie w pół kroku, dobiega idealnie zza ciebie, z tego wejścia prowadzącego pod ziemię, do piwnicy. No więc to jest ten kierunek, który sprawdzę, ale upewnię się, poczekam na moment, kiedy jedno albo drugie obejrzy się w moją stronę, bo na pewno też w takiej sytuacji nasze oczy latają na boki, głowy odwracają się, nasze nerwy są napięte jak postronki, więc ja wskażę po prostu kierunek, z którego coś usłyszałem, kierunek piwnicy, tego zejścia do piwnicy i póki co stanę obok schodów w tym korytarzu, który prowadzi tam, na ten jeszcze niższy poziom. I czy to się powtórzy? To jest w sumie pytanie. Czy to się powtórzy? Powtórzy się. Nawet usłyszysz odgłos człapania, jakby szurania kroków gdzieś tam poniżej. Może nie pod wami, ale gdzieś tam chyba już poza możliwością dojrzenia.
Może musiałbyś to rozświecić latarką, ale to byłby jasny znak, że tutaj jesteś gdzieś tam w ciemności. Stone, czy ty się spojrzałeś w stronę Karla? Naturalnie. Jeżeli widzę, zauważę właśnie, że Karl kieruje się tam, ja powiem Street. Może spróbuj go z łuku ustrzelić. No dobra, mogę spróbować ewentualnie, możemy, nie wiem, drzwi zamknąć? Albo może trochę spowolni. Drzwi są chyba wyrywane wszystkie tutaj w korytarzu, tak mi się kojarzy, że one leżały powalone. Z tego co zrozumiałem, to że zawsze jedne, były zamknięte. Te jedne były zamknięte do mieszkania numer 2, okay, reszta była powywalana, tak. To jeżeli się nie uda. Jeżeli się nie uda strzelić, to ja zamknę drzwi. Dobra. Nakładasz strzałę nacięciwe. Street. I powoli wynurzając się za Sonego, naciągasz te cięciwe, ale nikogo nie zauważasz w środku. Jest pusto. Sony, przecież tam nikogo nie ma. Wyglądam wręcz jakby wsadzając głowę tam, sprawdzając. Karol zerka przez ramię, to w korytarz. Przez ramię, korytarz. Gdzieś tam kurwa, są ślady w kurzu, wydeptane. Ta szafka jest przewrócona i na niej jest zostawiony jakiś tłusty ślad ręką. Nie przewidziało ci się, Sony. Przepraszam, mówię. Ja tylko zaklnę, mówiąc, że kurwa, musiał wejść do środka. Dobra. Pokazuję na Karla, że my wchodzimy do środka. Jakby. Myślę, że taka jest między nami teraz taka komunikacja właśnie. Czekam na to, czy ty powiesz, dołączysz do nas, czy pójdziesz dalej. Może tak to ujmę. Nie, ja zaczynam tyłem iść w waszą stronę, to znaczy, żeby widzieć tą klatkę schodową i to zejście do piwnicy, ale w tym momencie, jeżeli wy znikacie, to ja też wejdę do tego mieszkania razem z wami, a później ewentualnie zajmiemy się tym, co jest w piwnicy. Ale i tak zostanę, póki co, zostanę na progu tego mieszkania, żeby ten korytarz też omiatać wzrokiem, patrzeć na wejście z tymi zniszczonymi pnączami. No i czy ktoś teraz nagle szturmem nie rzuci się ku górze, na przykład ku wyższym piętrom, żeby tego nie przegapić. Więc obserwuję tej pozycji takiej na progu mieszkania. I chyba w takiej formacji wejdziemy tam do środka, szukając dalej dzikich. Wchodzicie do pomieszczenia, które kiedyś było salonem. Z pewnością wyściełał je duży dywan. Dzisiaj po nim nie ma już nawet śladu. Połamane krzesło zdobi teraz gdzieś kąt. Obok tego znajdują się fragmenty stołu. Przełamane, pocięte, przepiłowane, może nawet. Ta szafa z tłustym śladem ręki odznaczonym. I dopiero gdy wchodzi się trochę głębiej, po lewej stronie można zauważyć przejście do kuchni, które nie ma drzwi, jest to tylko jakby portal w mieszkaniu, przewężenie wykute w ścianie. I w tym momencie Sony, Astrid, gdy zagłębiacie się nieco głębiej i spoglądacie w lewą stronę, zauważacie znowu tego mężczyznę. Mężczyznę, który stoi przy obrwanej umywalce, który w tym momencie zdaje się węszyć dość mocno, charakterystycznie. Słyszycie, jakby on chrapał, jakby strzelał niemalże tym nosem. A ty, Karl, kiedy wycofujesz się, patrząc gdzieś w stronę tego korytarza, w stronę ciemności spowijającej wejście do piwnicy, dostrzegasz zarys dwóch sylwetek, które powoli wychodzą z piwnicy. Chciałoby się powiedzieć, że jak zombie, ale po prostu są ociężali, są powoli i powłóczą swoimi nogami. Ubrani bardzo podobnie, w krótkie spodnie, kobieta i mężczyzna, z włosami dość mocno rozczochranymi. Mężczyzna ma brudną,
kiedyś blond, brodę i fryzurę. Teraz fragment jego brody jest wręcz wyrwana z fragmentem skóry. Koszulka jest rozdarta, także część po prostu zwisa na ziemię. I coś widać jeszcze na jego ramieniu, ale uznaję, że w tym momencie chowasz się trochę bardziej, żeby ciebie nie zauważyli, i tą decyzję, co zrobisz dalej, zostawiam też tobie. Taki moment, kiedy pojawiają się dzicy, oni przyjmują najróżniejsze formy, to znaczy to mogą być dawni ludzie, którzy właśnie byli ubrani w ten czy inny sposób, byli nadzy, są ranni. Często też w różny sposób się zachowują. Ci akurat są właśnie ociężali, ale to i tak nie zmienia tego dyskomfortu, który się ma, kiedy się ich widzi, kiedy się na nich patrzy. I to jest takie uczucie obrzydzenia, walczące ze strachem, ale też z czymś takim, z niechęcią, żeby zrobić im krzywdę. Bo to są ludzie, to byli ludzie, więc Karl zawsze i teraz też w tej sytuacji waży po prostu, co zrobić. Ale ich jest dwójka. W sumie, jeśli nawet będzie wymachiwał tym swoim łomem, który z nich może ich drapnąć, drapnąć. Nie. Jeżeli ich przyjmą, to mogą ich przyjąć tutaj w tym pokoju, w tym salonie, tu głębiej, w tym mieszkaniu. Więc ostrożnie wycofuje się tak, żeby dołączyć do pozostałych. Nie pójdzie na szaleńczy atak, żeby tutaj zażegnać to zagrożenie. Korytarz. Oni nie wyglądają też na tyle myślących, żeby zależało im na pójściu na górę, żeby dostać się do naszych rzeczy aż na trzecim piętrze. Nie. Więc próbuję dołączyć do pozostałych po cichu. Jesteś nich bardzo blisko, tak naprawdę. To jest kilka kroków, żebyś się wycofał w głąb tego salonu i praktycznie natrafił już na Astrid i na Sonę. Co oni zrobili w tym czasie? To jest kilkanaście sekund. Dostrzegliście tego mężczyznę, który tam harczał i harapał przy obłamanej umywalce. Astrid go obserwowała z przygotowanym łukiem, ale jeżeli on się nagle nie odwraca, nie robi jakichś ruchów, to ona go po prostu obserwuje. I jeżeli widzę, że Karl gdzieś rusza w naszą stronę, to czekam, aż przyjdzie, żebyśmy byli wszyscy gotowi na ewentualny atak z jego strony. No wy widząc ruch z tej strony, na pewno zobaczycie też, że pokazuje, że jest kolejnych dwóch w korytarzu. Tak więc widząc, ja myślę, że skinę na tego, w którym jest pomieszczeniu, że nim się trzeba zająć, śpię jako pierwszym, po cichu może nawet wskaże, więc tak naprawdę tutaj zostawię już chyba decyzję, co zrobić Astrid i Karlowi. Nie chcę po prostu strzelać tutaj, bo to jest jedyna rzecz, którą ja mogę chyba zrobić teraz. Jeżeli wy pokażecie, że jakby okej, jesteście gotowi na obronę czy na atak, no to ja strzelę po prostu do niego, celując, nie wiem, w głowę najlepiej. No też na pewno wiemy z doświadczenia, że lepiej jest, żeby ten pierwszy strzał chociaż to był strzał z łuku, który jest cichy, w miarę cichy. Jest ten dźwięk puszczanej cięciwy, jest świst strzały, ale nie jest to huk wystrzału z broni palnej, który na pewno alarmuje wszystkich w okolicy. Dobrze, Astrid, w takim razie proszę ciebie o przetestowanie swojej umiejętności strzelania z łuku. Przypomnij, to będzie z siły, nie? Masz to jako chyba nawet umiejętność wypisaną u siebie na karcie postaci. Ja mam ze zręczności broń palną, więc może... A jeśli nie masz, to wszelaka broń dystansowa wydaje mi się, że jest ze zręczności, a nawet mi się chyba nie wydaje. Wrażenie tak mam jest. Dwa. Strzelanie z łuku to jest zręczność. A to nie zręczność, to jeszcze nie powiem. Pyk. Tam jest plus 1, to jest 11. 11. Rzuć na swoje obrażenia jeszcze z tego łuku. I tu mamy 7. Dobra. Panów w tym czasie. Proszę o
wykonanie jednego testu i to jest test skradania się. Jeżeli nie macie wartości skradania się, to także jest zręczność. Nice. Rzucaj dalej, Karl. Jeszcze raz. Bo tutaj mamy piątkę od Sony i 12 i 13 tak naprawdę od Karla. Astrid, wychylasz się i posyłasz swoją strzałę prosto w tego mężczyznę. Strzała wbija się gdzieś na wysokości jego karku, kiedy był pochylony i tak naprawdę przez dziurę w czaszce przechodzi niemalże do samego końca, uszkadzając mózg, jeżeli on w ogóle jeszcze tam w jakiś sposób istnieje. W ten sposób mężczyzna dopada niemalże do ściany, nie wbija się w nią, ale uderza w kafelki, które powodują cichy chrzęst i cichy tak naprawdę hałas, ale wy, Karl i Sonę, chowacie się w tym momencie, gdzie ściągnąć nawet Astrid do środka, do tej kuchni, gdyż zauważacie, że dwójka z tamtych dzikich przechodzi teraz powoli na wysokości otwartych drzwi i kroczy dalej, jakby w ogóle nie zainteresowana wami w tym momencie, jakby ten hałas, który został spowodowany tutaj przez wypuszczenie strzały przez ptaszynę, nie strwożył ich w żaden sposób. Przechodzą oni dalej, niknąc wam z oczu, a po chwili słyszycie tylko odgłos pękających gałęzi, co prawdopodobnie świadczy o tym, że opuścili oni budynek. Za wami w tym momencie mężczyzna, który otrzymał tę strzałę, pada na ziemię z łoskotem. Słyszycie tylko głośny, charakterystyczny trzask pękającej strzały w pół. Chciałbym, żebyś tę strzałę jedną sobie odpisała, Astrid, z swojego arsenału. Czekam chwilę, jak oni, kiedy po tym, jak usłyszałem, że oni wychodzą, czekam jeszcze chwilę i spoglądając na Karla powiem, co oni robią tutaj tak blisko? Nie powinno ich tutaj być, to... I jeszcze ta dwójka, jeśli nie przeszli przez, nie wiem, od tyłu budynku, ale chyba tam wszystko jest zarośnięte w cholerę, to wylaźli z piwnicy. Tak, widziałem. Zaglądałeś kiedykolwiek do piwnicy? Nie, nigdy nie było potrzeby, nie rozcinałem, czort wie, co tam może być. Kurwa mać, niedobrze. Pytanie, czy to jest pojedynczy przypadek, to po prostu się zdarzyło, ale trójka. Jeden był już tutaj i grzebał w szafie. Widziałem ten ślad tam na... Czekaj, sprawdzę tylko tamtego... Musimy się zbierać, ale trzeba mieć uszy i oczy szeroko otwarte, ale wypytać się, może coś wiedzą tam w muzeum. Może coś też zauważyli. I trzeba zabezpieczyć schronienie trochę bardziej niż zazwyczaj. Tak, ja bym chciał przyciągnąć trochę tych mebli. Tak. Zabarykadować wejście, jak już zamkniemy. Dokładnie, jakiś zamek też założyć. Może coś się znajdzie. Czekaj, tylko sprawdzę tego, co tam leży. Ja bym chciał podejść do niego i oklepać go tak naprawdę. Nie wiem, tak czy dzicy noszą coś przy sobie. Jeżeli nie, to robię może to bardziej tak pro forma. Jeżeli natomiast noszą, no to może coś się znajdzie ciekawego. Dobrze. Sonę, zakryjemy to rzutem, ale tylko po to, żeby pobawić się dalej mechaniką. Jeśli masz przeszukiwanie, chciałbym, żebyś wykonał ten test, a jeśli nie masz go, to chciałbym, abyś przetestował swoją inteligencję. Ale tutaj bardzo byłoby mi miło, gdybyśmy przekroczyli 15, gdyby to był umiarkowany poziom trudności. No niestety. Mamy 11. Pamiętajmy, że tutaj
Nie. Nie mamy opcji przerzutu samej w sobie, ale możemy zawsze zadziałać jeszcze mechaniką traumy. Jeśli byś chciał. To jest umiejętność, chciałbym powiedzieć, element mechaniki, który pozwala ci. Tutaj zrobimy to jakby poza konkursem, jakby, bo to się robi najczęściej przed rzuceniem kośćmi, ale dzisiaj w związku z tym, że mamy pierwsze nasze spotkanie, mogę pozwolić na ewentualne przerzucenie tego albo dorzucenie następnej puli kości, ponieważ normalnie deklarujemy to przed rzuceniem kośćmi. Gracz, w tym przypadku ty, musiałbyś stwierdzić, że wprowadzisz w jakiś sposób swoją traumę do akcji i musielibyśmy określić, że ta sytuacja jest stresująca, bo w pewnym momencie na pewno była, to jest twoja siedziba. Ja musiałbym też zdecydować, ale ty musiałbyś wyjaśnić, jak ta obecna scena i czy w jakikolwiek sposób wiąże się z wydarzeniem z przeszłości. Nie musimy odgrywać żadnej retrospekcyjnej sceny, to już odegraliśmy sobie na początku, ale może to jakoś wspomnieć twoją pierwotną traumę. Może to być jakaś reakcja emocjonalna, albo cokolwiek, co może się odnieść do wydarzeń z przeszłości. Dobrze. Na potrzeby, właśnie jak już się bawimy mechaniką, to czemu nie? Jak to się tyczy, czy to było stresujące? Naturalnie, czy to było stresujące? Tym bardziej, że... No właśnie, oni nigdy się nie zapuszczali, a to jest kryjówka. To jest właśnie to miejsce, które było zazwyczaj bezpieczne. A jak się dotyczy traumy, jak się tyczy traumy, powiedz, czy to będzie okej, ale możemy zrobić to tak, że kiedy ja do niego podejdę i kiedy go odwrócę, go złapię, prawda, za jego ubrania i spróbuję go odwrócić, tak żeby był twarzą do mnie, będę miał jakoś takie jakby wrażenie, że ten mężczyzna jest bardzo podobny do jednej z osób, która zginęła w wypadku metra, który, jak się później okazało, nie spowodowałem. Ale bardzo długo myślałem, że spowodowałem. I tam zginęło parę osób i ten mężczyzna może być podobny. Bardzo dobrze pamiętam te twarze, więc te wspomnienie może sprawić, że istotę też bym nie chciał, żeby to wyglądało tak, że ja wpadnę w jakiś obłęd, ale mogę dostać takiej chwilowego zawieszenia, spoglądając na tą twarz. Chciałbym, żebyś zapisał to sobie gdzieś teraz na szybko, a następnie dodał to później już po sesji do swojej karty postaci, jako wzbogacenie tej traumy, jako taką dodatkową notkę. Chciałbym, żebyś także rzucił jeszcze raz 4d6. Bo taką masz wartość inteligencji. Już. I trauma, wykorzystanie traumy podwaja pulę, tak? Przed dokładnie rzutem. Tak. Tak, tylko że już raz Sonę rzucił, więc teraz rzuci jeszcze raz. No tak, jasne. Dobrze. No i teraz mamy 15. Więc łącznie tak naprawdę dochodzimy do rezultatu 26. 6. Wywoływanie traumy samej w sobie prowadzi też do uzdrowienia twojej postaci. Jeżeli na jakiejkolwiek z kości, łącznie z dziką, wypadła jakaś szóstka, a niestety nie wypadła, to nie odejmujemy ze skali traumy żadnego punktu. Jakby nie zdrowieje twoja postać. Mhm. Ale przywoływanie traumy prowadzi też do zestresowania. Musimy spojrzeć na kość, na której wyrzucono najniższą wartość, wliczając też do tego dziką kość. I najniższą wartością jest jedynka. Tak naprawdę. Jeżeli wartość wynosi jedynkę, zmniejszasz skalę stresu postaci o 3 punkty. I to jest twój uszczerbek emocjonalny, który jest dość duży, bo im mniej masz tego stresu, tym jest gorzej i tym bliżej załamania twojej postaci. Więc stracenie trójki to jest już poważna sprawa w tym momencie. Ile masz stresu, tak z ciekawości, w tym momencie? Na ten moment 11. 11, więc to jest jeszcze jakaś bariera, która jest bezpieczna. Ten mężczyzna, kiedy go odwracasz i nie dość, że przypomina ci on tę osobę, to dostrzegasz na jego ramieniu, odkrytym przy oderwanej części koszuli, tatuaż albo ślad po wypaleniu, jak przy znaczeniu bydła, korony.
nie trzech koron, tak jak to jest w godle Szwecji, ale jednej korony. Tak jakby ona została po prostu powiększona, przez którą przechodzi coś w rodzaju pioruna. Tak jakby to był jakiś znak rozpoznawczy. Znak specjalny. Ale ty przy takim rzucie nie jesteś w stanie kompletnie połączyć tego z jakimkolwiek ugrupowaniem przedzdarzeniowym, o tak powiem. Niczego z historii, czy też twojego życia dotychczasowego nie pamiętasz. To jest coś, co musiało już powstać po zdarzeniu. Tak, tylko dopytam, rozumiem, że w innych, w kieszeniach nic nie ma. Innych przedmiotów nie ma przy nim. Jeżeli ma, to jest to coś, czego z pewnością nie chciałbyś dotykać. Oczywiście. Z perspektywy nas stojących parę kroków dalej, to jest tak, że Sonę jakoś zamarł nad tym ciałem, czy jakiś był wpływ tej sytuacji na to? My to możemy zobaczyć, czy to bardzo do środka się wydarzyło i to jest coś, co po prostu będziesz przeżywał? O, będzie... To będzie, ja myślę, że to będzie tym razem chwila tak naprawdę. Jak przykucnę, odwrócę tego człowieka i nieco dłużej niż powinienem będę się patrzył tak jakby na twarz. To może być odnotowane jak najbardziej. Tym bardziej, że może jak to się skończy, to ja się tak otrząsnę. Zrobię taki właśnie taki ruch wskazujący, że tak jakby, że się zamyśliłem. I spojrzę na was i pokażę to jeszcze bardziej, nawet podnosząc to. I mówię, symbolu nie kojarzę, a to znakowanie, jak kiedyś krowy. Kojarzycie to? To jeszcze... Nie, ale wygląda jak jakaś bojówka. Jakiś symbol organizacji, coś takiego? No. Patrząc na jego spodnie moro, podarte, wojskowe, wygląda to na jakiś oddział paramilitarny, coś. Narobiło się tego mnóstwo na pewno. Przecież co osada, co społeczność, to inni ludzie. Ale chyba się na nikogo takiego nie natknęliśmy, nie? Nie, tym bardziej dzicy. Kurwa, poza tym nie mam nic przy sobie. Nie. Niestety. Odkładam go delikatnie tym razem, tak jakby już z większym poszanowaniem, stając. Trzeba to zapamiętać i się wypytać, jak już będziemy w muzeum. Może będą coś wiedzieć. Podejrzane. A jak będziemy teraz wychodzić, to musimy go zabrać i rzucić przynajmniej kawałek stąd, żeby nam tutaj nie zaśmiał. Oj tak. Może ja postaram się przytykować mieszkanie, a potem dźwigniemy go i wyniesiemy. Możemy to też zrobić, jak już będziemy wychodzić. Zbierzmy rzeczy. Tak. Ogarnijmy mieszkanie, zastawmy wejście i już i tak straciliśmy sporo czasu. Dokładnie. Za dużo. Trzeba ruszać. Powiedz mi jeszcze, Stanfi, jaka jest szansa, że uda mi się chociaż Grot uratować? Bez problemu. Z tejże strzały. Wydaje mi się, że bez problemu. Zostały mi... Okej. Okay. Dobra, bo tak mam. Zostały mi teraz 4, więc jak się zaraz wystrzelam, to będzie kiepsko. No, z amunicją trzeba ostrożnie mimo wszystko. Jesteś w stanie wyciągnąć Grot. On z plaśnięciem i z cichym chrzęstem wychodzi gdzieś z tej tkanki. Ona strzała ugrzęzła dość głęboko, ale pochylasz się gdzieś obok Sonego, który wcześniej odłożył dość delikatnie tego dzikiego i wysuwasz ułamany fragment strzały oraz oczywiście Grot. Będzie dało się go osadzić gdzieś w spokojnym czasie. Na razie możesz go po prostu sobie zachować, jeżeli taka jest twoja wola. Weź go obetrzyj o te jego ciuchy, bo w sumie nigdy nie wiadomo, co oni mają we krwi. Ja, wiesz co, ja myślę, że nawet tak zrobiłam, jak to wyciągnęłam, to tak z takim smarki trolla, to tak obtarłam to o niego gdzieś, żeby to było jakieś zdatne, bez żadnych śmieci.
Rozumiem, że celem jest zabezpieczenie mieszkania, a potem wyniesienie tego nieproszonego gościa. Tak się dzieje. Nie będziemy teraz opisywać całego procesu zabezpieczania mieszkania. Wydaje mi się, że to jest już coś, co macie opanowane niemalże do perfekcji. Tej perfekcji, która dzisiaj została z samego ranka zaburzona. I przejdziemy do fragmentu, w którym wynosicie już to ciało w stronę Morza Liści. Jakby na zawołanie, jakby wiedzione zapachem śmierci, gdzieś pomiędzy starymi, skorodowanymi wrakami samochodów, zapadłych witryn sklepowych i rozpadających się budynków, zaczęły pojawiać się one pojedyncze, zdziczałe zwierzęta, najczęściej psy bezpańskie, takie, które żyją tutaj i często atakują ludzi. Ale teraz, niczym wygłodniałe sępy, gdy nieśliście to ciało, czekały tylko na swoją zdobycz. Karol przygląda się z pewnej odległości, jeszcze jak odchodzimy, żeby upewnić się, że żaden z tych psów zajęły się tym ciałem i nie ruszył za nami. Ale jak już się upewni, że tak, że mają spokój, to zerka ostatni raz, bo pewnie zaraz skręcimy w jakąś jedną z bocznych ulic, zerka na tą kamienicę i myśli sobie, że krótki moment spokoju, nie dość, że jeszcze przerwany przed świtem, właśnie dobiegł końca. Trzeba się ruszać. Z ciekawości, Sony ma zegarek działający. Wydaje mi się, tak? Że tak. To jest co to było. Tak sobie pomyślałem o tym, że jako zegarmistrz. Nie wiem, chciałem złapać kontekst, czy na przykład możemy jako jedna z nielicznych grup wiedzieć, która jest godzina i pod tym kątem coś. Myślę, że jak najbardziej, że towarem deficytowym, który jest w tym świecie, są baterie. I jest to coś, co może być często też elementem wymiennym, surowcem, którego ludzie łakną. I czymś, co, Sone, popraw mnie, jeśli się mylę naturalnie, bo często używam też tego zwrotu, ale jest to element zapłaty, którą Sone może oczekiwać od społeczności za wykonanie zadania. Mhm. Więc naturalnie jesteście w stanie mierzyć czas. Czy to jest... Może powiesz coś więcej, Sony, o tym zegarku. To będzie ciekawe, a ja tylko powiem, że wy nie, może chcieliście wstać koło świt. Ostatecznie w tym momencie, po zabezpieczeniu mieszkania, mamy coś w okolicy godziny 8:15 rano. Jeżeli chodzi o sam zegarek, to jest on z tych starych, bardzo wręcz starych, znalezionych gdzieś podczas jednego z zleceń. Nie znalazłem do niego jeszcze żadnego paska ani bransoletki, to jest tylko sam mechanizm, ale jest dobry, bo on jest nakręcany, więc to pełni rolę zasilacza jakby. Noszę go, nie mogę go nosić na ręce, bo nie ma paska, noszę go głęboko w kieszeni, bo może przyciągnąć też właśnie uwagę. Znalazłem go zniszczony, trochę zajęło naprawienie, ale jest i działa jako tako wręcz, bym powiedział. Więc tak, możemy sprawdzić godzinę jako jedni z niewielu. I myślę, że kiedy właśnie, Karol, spoglądasz tam na kamienicę, ja będę już patrzył na ten zegarek, chowam go do kieszeni i już wytaczam trasę. Już myślę o tym, gdzie będziemy szli, którędy będziemy szli i jak zrobić tak, żebyśmy jak najdłużej byli bezpieczni podczas tej drogi. Myślę, że przejdziemy kawałek dalej. W normalnym świecie droga do Muzeum Narodowego zajęłaby wam 5, może 10 minut. Teraz jednak jest zupełnie inaczej. Niektóre ulice stały się labiryntem nie do przejścia. Wszędzie dookoła jednak panuje względna cisza. Elementem krajobrazu jest cichy szum roślinności. Coś, do czego każdy przywykł i odbiera to za element eteru. Z
Społeczność osiadła w gmachu Muzeum Narodowego i wybrała na swoją liderkę Annę Björklund. Kobietę niewiele starszą od Astrid, mającą przeszłość w Svenska Marinen. Długie blond włosy, kobieta zawsze nosi spięte w wygodny koński ogon, a jej kurtka to tak naprawdę część byłego munduru, która ozdobiona jest insygniami marynarki wojennej Królestwa Szwecji. Dwa dolne piętra Muzeum Narodowego zostały odcięte przez roślinność. Ściana boczna budynku zawaliła się, tworząc swego rodzaju rampę, podejście prowadzące na ostatnie piętro. Oczywiście społeczność zamieszkująca to muzeum przygotowała swoje miejsce także i do obrony. Osuwisko uzupełniono blachą, workami z różnymi materiałami oraz trwałymi okazami, które kiedyś zdobiły sale wystawowe. Na dachu, czy też na, może nie na dachu, ale na piętrze powyżej, ustawiono także stanowisko strzelca, który miał bronić podejścia od strony Morza Liści. I gdy wynurzyliście się z pomiędzy drzew i krzewu, w waszą stronę zagrzmiał głos. Głos, choć nie było widać człowieka. Z pomiędzy osłon zbudowanych z falistej blachy padło tylko: kto idzie? Ja myślę, że ja prowadzę, więc pierwszy odpowiem. Drifterzy. Sonne, Karl i Astrid. Wszyscy niech się pokażą. Karl, wyznając różne zwyczaje i szczególnie to, że najlepiej mieć ręce na wierzchu, te ręce po prostu zaciska trochę ramionka swojego plecaka, a później podnosi łapy do góry. Astrid robi to samo. Trzy ręce na widoku. Drifterzy, możecie wejść, ale niczego nie... Nic nie kombinujcie. Tak powiem. Gdzie znajdziemy Annę? Na górze. W biurze dyrektoriatu. Dopiero gdy zbliżacie się trochę bliżej, zauważycie kilka stanowisk obronnych, a za nimi ludzi ubranych zarówno w mundury marynarki wojennej, ale także i całkowicie po cywilnemu. Wśród nich jest właśnie duży, potężny wręcz mężczyzna, który trzyma karabin w ręce i to on przemawiał w waszą stronę. Nieufność, którą was obdarzył od samego początku, prawdopodobnie jest spowodowana tym, że po prostu jest tutaj czujką, jest elementem obronnym i nie ma baczenia na to, czy jesteście drifterami, czy jesteście kimkolwiek innym, ale kim innym moglibyście być, jeśli nie drifterami? Społeczność jest zamknięta i mieszka tutaj. Pokazał wam tylko drogę na górę i znowu jego dłoń spoczęła gdzieś w okolicy zamka karabinu. Dzięki. Odpowiada ci cisza, Karl. Mężczyzna jakby nic nie odpowiedział, ale czujecie już od samego początku spojrzenia na sobie. Ci ludzie patrzą na was. Coś, do czego można się przyzwyczaić, albo też wręcz przeciwnie. Gdy idziecie dalej w górę, tym więcej zdaje się być elementów normalności. Na ostatnim piętrze pojawiają się swoiste boksy. Dodatkowe ściany, wzniesione ze wszystkiego, co akurat znalazło się pod ręką. Tak ludzie tworzyli swoje nowe domy, swoje własne kąty. Do waszych uszu dobiegają odgłosy zabaw dzieci. Praca kobiet i mężczyzn, a nawet zapach jedzenia, które przypominają o utraconym świecie. Świecie, do którego wy nie należycie, chociaż wielu z was chciałoby do niego należeć. To takie momenty, takie wizyty, zdają się o nim tylko przypominać. Idziecie spokojnie na górę?
Zatrzymujecie się gdzieś? Jak to wygląda? Ja myślę, że idziemy. Tak, Sonę będzie szedł bezpośrednio, przynajmniej na teraz. Później może będzie okazja, żeby się zatrzymać i z kimś porozmawiać albo coś załatwić teraz. Lepiej się nie szlać chyba. No wiedząc, że zawsze to rozmowa z liderem albo kimś, z kim możemy porozmawiać, kto został nam wskazany, no to jest najlepszy początek. Raczej poza spojrzeniami, poza wciąganiem w nozdrza tego zapachu, który gdzieś się dobywa, smakowitego na pewno. Nie, Karl też nie zatrzymuje się, nie odchodzi. Mamy tutaj konkretną rzecz do zrobienia. I im dłużej tutaj będziemy, tym więcej takich nieprzyjemnych spojrzeń na nas wyląduje, więc... Jesteście ludźmi już tak naprawdę na misji, więc wkraczacie czym prędzej do kwatery Anny, która znajduje się, tak jak powiedział mężczyzna na dole, w byłym biurze dyrekcji Muzeum Narodowego. Jedno z okien, które jest w tym momencie otwarte, wychodzi w kierunku Skeppsholmen i znajdujących się na tej wyspie muzeów oraz istnego oceanu roślinności. Wąski most prowadzący na wyspę dawno temu uległ już kompletnemu zniszczeniu. W oddali majaczyły tylko czerwone cegły, ruiny domu admiralicji. Tak jakby kobieta chciała mieć zawsze wgląd w to, co utraciła. Drugie z okien zostało zabite dyktą i deskami. Widok z niego prowadziłby prawdopodobnie w kierunku Gamlastan. Gdy wchodzicie do środka, kobieta zasiada przy biurku. Przy biurku, na którym rozłożona jest stara, podarta już, poklejona mapa samochodowa Sztokholmu oraz najbliższych okolic, ukazująca obwodnice, wszystkie główne trasy, ale także i przystanki metra. Przystanki, które ty, Sonę, jesteś w stanie jeszcze dzisiaj po tych latach wymienić niemalże z pamięci. Bez żadnego problemu. Kobieta spogląda od samego wejścia w waszą stronę i nawet przez jej oblicze przemyka coś w rodzaju uśmiechu. Dawno się nie widzieliśmy. Dziękuję, że zdecydowaliście się przyjść. Naturalnie, Anno. Naturalnie, że zdecydowaliśmy się przyjść. Miło cię widzieć. Chciałbym powiedzieć, że i was również. Mimo wszystko relacje z wami to zawsze coś trudnego. Bo zawsze, kiedy się widzimy, proszę was o pomoc. Albo próbuję was przekonać do mojej pomocy. Może w innym świecie ona znów jakby... To jest jej tik. Jej markowe zachowanie, gdy obraca się na krześle i spogląda w stronę domu admiralicji. Może w tym innym świecie byśmy byli całkiem normalną społecznością. Ale jakkolwiek to nie zabrzmi, wy jesteście inni. Bez nas nie ma was, a bez was nie ma nas. Ale nie jesteście tutaj po to, żeby słuchać moich przynudzeń. Mam do was pewną prośbę. Zadanie, a ludzie o waszej reputacji są w stanie mi z tym pomóc. Wolicie dłuższą czy krótszą wersję? Im więcej szczegółów, tym lepiej. Tak. Myślę, że ta dłuższa będzie lepsza. Siądziecie? Chętnie. Ja postoję. Astrid usiądzie, ale ona się nie będzie raczej odzywać. Ona w towarzystwie osób obcych jest raczej małomówna. Sonę zasiada jakby pierwszy do rozmowy. Astrid zasiada, ale nie odzywając się praktycznie, a Karl decyduje się stać. Chociaż podejdzie bliżej. To też nie jest tak, że stoi przy samych drzwiach. Oczywiście.
Anna tylko rozkłada ręce. Nawet sugeruje, proponuje wam coś do napicia się czy do zjedzenia tutaj przed waszą misją i niezależnie od tego, co odpowiecie, pojawi się takie proste, naprawdę proste jedzenie albo też i nie. Ona złoży w końcu ręce i oprze o nie swój podbródek. Widać, że jest zdecydowanie zatroskana. Jakiś czas temu doszły do nas niepokojące sygnały. Wiem, jak to brzmi, ale inni drifterzy przynieśli nam informacje o pewnych anomaliach z północy. Mówili o sygnale wysyłanym drogą radiową. Niewiele jest jednak społeczności, które mogą odebrać sygnał. A jeszcze mniej jest takich, które mogą go nadać. Sygnałem podobno była informacja. To jest niepotwierdzone, więc nie bierzcie tego za pewnik. Krótka, ale jakże piękna. Mówiła o nadziei z północy. Chciałabym, abyście w naszym imieniu poszukali, zbadali ten sygnał, te anomalie. Wiem, że droga na północ może być ciężka i nie mamy żadnych większych śladów. A to wiązałoby się z wizytą w innych społecznościach. Ale zanim to się wydarzy, mam do was drugą prośbę połączoną, tą, którą napisałam w liście. No właśnie. Drifterzy z informacjami przybywali ze strony Gamlastan. To społeczność zamieszkująca Zamek Królewski była najlepiej posunięta technologicznie. Zapasów baterii starczyłoby im na wiele dni, a może nawet miesięcy jeszcze do przodu. To oni odebrali te informacje, ten sygnał. Ale od kilkunastu dni nie mamy od nich żadnych wieści. Gdy kończyliście swoje zadanie na wschodzie, Morze Liści zabrało ostatni z mostów łączących nas z Gamlastan z tej strony. Karl, twoja sława cię wyprzedza. Wiem, że woda nigdy nie była ci straszna, tak jak i mi. I wierzę, że znajdziesz rozwiązanie na to, aby ją pokonać ten kolejny raz. Jeśli oczywiście zgodzicie się mi pomóc. I nawiązać łączność, kontakt z tymi, którzy zostali praktycznie odcięci na Gamlastan. No to wszystko, szczególnie ten sygnał z północy, brzmi niezwykle pięknie. Prawie łezka zakręciła się w moim starym oku, ale po kolei. Najpierw Stare Miasto. Czy powinniśmy coś jeszcze wiedzieć? Czy dostawaliście od nich jakieś ostrzeżenia, wcześniejsze raporty? Czy po prostu jacyś drifterzy powiedzieli wam, że nie można się tam dostać? Czy cokolwiek? Byliśmy w stałym kontakcie. Raz na 3-4 dni wymienialiśmy się informacjami, posługiwaliśmy się tą samą grupą drifterów. I od 2 tygodni przestali przybywać. To była ich kolej. Najpierw zebrali informacje od nas i ruszyli w stronę Gamlastan, w stronę Zamku Królewskiego, ale już nie wrócili. No, są jakieś inne sygnały? Pałac Królewski widać stąd czasami. Kiedyś było widać, teraz może jakiś ogień? Mówisz o sygnałach, o SOS czy czymś takim? Dym, nie sprawy. Tak samo z Riksdagu, nic. I to i tak widać tylko przy dobrej widoczności, kiedy roślinność nam na to pozwala. Cały czas obserwujemy, może nawet zauważyliście, że mamy czujkę wystawioną trochę wyżej. Żadna informacja nie spłynęła. Nie będę nic sugerować.
Wiem, że wysokie nabrzeża tutaj nie są naszym sojusznikiem i gdybym ja miała to wybrać, no to prawdopodobnie musiałabym się zmoczyć. Jeśli jednak potrzebowalibyście jakiegoś sprzętu, mogę wam go zorganizować. Powiedzcie tylko gdzie i na kiedy go dostarczyć. Mimo wszystko nie chcę, abyście wy odczuwali jakiś dyskomfort. Ani nie chcę też, żebyście... Widzicie, że kobieta chce powiedzieć, żebyście wy nie spędzili tutaj zbyt dużo czasu, ale z jej ust wydobywa się raczej, nie chcę, żebyście tracili swój czas tutaj. Jest szansa na jakąkolwiek łajbę, chociażby najmniejszą, chociażby wiosłową, czy... Zbitą z desek. Czy nic takiego nie macie? Z drewna. Ratwę, tak naprawdę to przecież nie jest daleko. Chciałabym, ale my nie... Nawet nie wiecie, jak mi jest ciężko, ale nie... Nie widziałam wody bliżej niż z murów tego budynku. I choć wydaje się to być czasem kilkanaście metrów tak naprawdę, to niestety roślinność zabrała nam tę przyjemność. I żeby dostać się do nabrzeża, trzeba przejść w okolice Grand Hotelu. I tam przy byłym moście prowadzącym do Rikstagu. To najkrótsza droga, najlepsza. Ale niestety żadnej tratwy nie jestem w stanie wam zapewnić, przepraszam. A materiał na nią? Dużo prościej, dużo łatwiej. Spoglądam się na Karla, jakby ten, siedząc, to zbijemy chyba, to nie jest problem. To nie musimy mieć żadnego okrętu waza. Chociaż może nie, bo on zatonął. Jak tylko wypłynął, potrzebujemy czegoś, co przepłynie 3 metry, 4 metry, trochę dłużej, trochę dalej może, ale zbijemy chyba. Ale kiedy słyszy o tej wodzie, kiedy ona mówi o tej wodzie, to tak mimowolnie się prostuje, bo to jest jakiś taki dziwny moment, kiedy uświadamia sobie, jak bardzo ograniczeni są ludzie, którzy mieszkają w tych osadach, jak bardzo ciasne jest więzienie, w którym są ograniczeni. I to jest oczywiście strasznie gorzkie, że z jednej strony my jesteśmy tam, na zewnątrz i możemy doświadczać tego wszystkiego, a z drugiej strony może już dosyć tego doświadczania, wszystkiego, co jest tam na zewnątrz, tego może piękna, ale też syfu. Ale tak, prostuje się, bo czuje się bardziej potrzebny w tej sytuacji. Czuje się dumny w sumie z tego, że oni mogą w tej sytuacji zrobić różnicę. Tak, pewnie, że zbijemy coś, co mam nadzieję, że przypłynie nawet więcej niż 4 metry. Przydałoby się za 400, żeby tam spokojnie opłynąć tę wysepkę i zobaczyć co i jak. Może od drugiej strony będzie widać... Jakbyśmy dalej popłynęli, możemy podpłynąć tam, gdzie cumowały promy. Tam będzie łatwiej. Faktycznie nabrzeże było zawsze bardzo wysokie. Ale... Dobrze, ale tutaj nie zanudzając Anny szczegółami, omówimy to sobie. Pytanie, czy coś jeszcze teraz możemy się od ciebie dowiedzieć? A jeśli nie, to na jaką pomoc ewentualnie możemy liczyć poza materiałami na tratwę, co już ustaliliśmy? Tak jak powiedziałam, jeżeli będziecie mieli jakieś życzenie, jeśli chodzi o ekwipunek, może nie uzbrojenie, ale coś, co moglibyście ze sobą zabrać, jestem w stanie spróbować wam to chociaż dostarczyć. Z informacji obawiamy się najgorszego, ale wolę mieć tego potwierdzenie. Jeśli coś im się stało, my także nie jesteśmy bezpieczni. To zbyt blisko. Może trzeba będzie zmienić naszą dotychczasową kryjówkę. Chciałabym jednak nie siać defetyzmu i jeśli czegoś się dowiecie, nie chciałabym, żebyście przybiegali tutaj z informacjami. Chciałabym, żebyście najpierw mimo wszystko zbadali to, co dzieje się na północy. Bo może to w połączeniu z tą nową nadzieją spowodowałoby motywację do wyruszenia na północ. Chciałabym, żebyście przede wszystkim po uzyskaniu informacji na Gamlastan zbadali tą anomalię radiową. Potem wróćcie i zdajcie nam raport, jeśli będzie to możliwe. Pomyślałam sobie, Karl, jeszcze o jednej rzeczy.
bo tam na Gamlastan w drodze do Zamku Królewskiego możecie być, czy też przy Riksdagu możecie być dość mocno odkryci. Jest jeszcze jedno przejście, ale nie wiem, czy nie jest ono tylko miejską legendą. W razie czego chciałabym, żebyś miał je z tyłu głowy. Ale znajduje się głęboko. Pod wodą. I jest to coś w rodzaju wylotu kanału. Śluzy prowadzącej głęboko pod wyspę. Nie wiem tak naprawdę, czy istnieje. Jest to coś, co na pewno będziemy mieć z tyłu głowy, chociaż... Chociaż to i tak byłaby prawdopodobnie z naszej trójki droga być może tylko dla jednej osoby. Tak patrzę po pozostałych. Jeżeli zmusi nas do tego sytuacja i będziemy musieli się rozdzielić, a ja bym dał radę tam w ogóle wpłynąć. Zobaczymy. Zobaczymy, do czego zmusi nas sytuacja. W tym momencie po prostu to zapamiętam i dziękuję za te informacje. Jeżeli będziecie potrzebować czegoś, co mogłoby wam usprawnić. No właśnie, to jest paradoks. Nie pływanie, bo w tym nie jestem w stanie pomóc, oprócz dać materiały. Ale nurkowanie. Z tym będzie już dużo łatwiej. Tak naprawdę moglibyście zajrzeć do magazynu, który posiadamy i poszukać trochę rzeczy dla siebie. Albo po prostu starym zwyczajem tworzyć zamówienie, a my postaramy się je spełnić. Dziewczyno, czemu tak milczysz? Ja po prostu tak mam. Zresztą, co ja mogę powiedzieć, to bardziej tutaj Karol, a nie ja. Nosisz łuk. Wiesz, jak się bronić. W dzisiejszych czasach takich ludzi potrzeba wszędzie. W końcu podróżujecie razem. Gdybyś była... Przecież rozumiem, że jesteś tajemnicza. Nie będę naciskać. Jeśli będziesz chciała, to powiesz. Jeśli nie, to nie. W porządku, niech tak będzie. Nie powiem wam, którędy powinniście pójść konkretnie, bo to chyba wasza działka i wy doskonale wiecie, jak to wszystko wygląda. Ja posługuję się informacjami od drifterów, które mam sprzed kilkunastu dni. Nie wiem, czy mogę jeszcze wam jakoś pomóc. Tak, kilka rzeczy tak naprawdę. Pierwsza, jeżeli z nurkowaniem nie masz takiego problemu, to Karol, przegadamy to jeszcze. A może jednak spróbować, może to ten kawałek może się uda, może to nie jest nurkowanie jakieś głębinowe. Pogadamy o tym jeszcze, ale północ, bo jeżeli pójdziemy do Pałacu Królewskiego, a potem na północ. Anno, potrzebujemy to sprzętu. W sensie chociażby żywności, jakiegoś jedzenia, wody, nie wiem, liny, jakiś nóż może. Nawet amunicja by się przydała. Jak daleko na północ? Na Udenplan? To będą długie dni drogi. Tak naprawdę. Chciałabym, żeby to był Udenplan. Boję się, że może to być nawet Solna. Nie wiem. Nie będę wam kazać iść do granic możliwości. Nie wiem, jak głęboko w morze liści jesteście w stanie wejść, jak daleko jesteście w stanie się zagłębić. Ale jeżeli będzie jakiś sygnał, chciałabym, żebyście dopóty jest, to go sprawdzili. Czyli tak naprawdę odwiedzili inne społeczności. Sprawdzili, co tam się dzieje. To jest chyba najważniejsza rzecz. O zapasy nie powinniście się martwić. Oczywiście wyposażymy was tak, jak trzeba. Nóż, czy też wszelką rodzaju broń. Z ciężkim sercem, ale muszę przyznać, że musimy zostawić dla siebie. Wy i tak wyglądacie na dość dobrze wyekwipowanych. Ale rozumiem waszą bolączkę. Każdy z nas cierpi na niedobór amunicji. A my tutaj mamy ponad 40 istnień do obronienia. Rozumiem.
No dobrze, w takim wypadku chyba wiemy, co mamy robić. Po głowie Karla cały czas... Sorka, bo to chciałem wtrącić właśnie, że po głowie Karla jeszcze chodzi jedna rzecz, to znaczy, czy dla nas to, co zdobędziemy, znaczy ten ekwipunek, który w sumie jest potrzebny nam, żeby wykonać to zadanie, to czy my jeszcze przypadkiem normalnie nie negocjujemy jakiejś zapłaty za takie zadania? To znaczy, nie mówię tego na głos, bo myślę o tym. Czy z tą społecznością jesteśmy na tyle, nazwijmy to, zaprzyjaźnieni, żyjemy blisko, że coś takiego robimy właśnie w zamian za, no nie wiem, te wzajemne lepsze relacje trochę i tą życzliwość Anny. Myślę, że to możemy sobie postawić na szali tak naprawdę, bo w zależności od tego, jak wy wiele będziecie wymagać, tym mniejsza ta wdzięczność będzie. Im mniej będziecie wymagać, tym ta wdzięczność będzie większa i możemy tą społeczność zakotwiczyć w waszej historii jako potencjalny element, do którego moglibyście kiedyś może w przyszłości dołączyć. Więc jakby nie zaczynałem tego tematu z mojej strony, z perspektywy Anny, bo to jest też rzecz, tutaj dobrze zauważasz, Karl, że to jest rzecz jakby po waszej stronie. Że to jest trochę przeciąganie liny. Kto rozpocznie ten temat? Kto po niego pierwszy wyciągnie rękę? Bo społeczności oczywiście nie chcą tego tematu za bardzo poruszać, ale jakby nawiązując też do tego, do tej amunicji i do tej broni, albo do innych takich krytycznych surowców, tak jak wcześniej wymienialiśmy baterie przykładowo, to jest jakiś element zapłaty, z którym oni nie powinni mieć problemu, choć może to powodować czasem zgrzytnięcie zębów. Na pewno tej amunicji, czy też jakiejkolwiek broni nie oddadzą od tak. To może być dopiero element zapłaty. A coś w stylu na przykład jakiś taki sznurek, czy coś takiego, bo te promienie dostrzały, to drewno to jest wkoło wszędzie, krzemienie myślę jakieś też, ale żeby to związać te groty, czy jakiś sznurek, to byłby u nich problem? Nie, żeby nie wydaje mi się kompletnie. Takie materiały tutaj Astrid nie będą stanowiły żadnego problemu, jeżeli będziesz chciała sobie sklecić te strzałę, tak naprawdę zadbać o nią, bo masz ich niewiele, to myślę, że ten stan, czyli tą jedną tak naprawdę, którą miałaś zniszczoną, ale grot przetrwał, będziesz w stanie sobie naprawić. To Astrid właściwie poprosi tylko o to, bo tą apteczkę to z tego co pamiętam, ona miała dosyć dobrze wyposażoną, więc jeżeli jest możliwość, to tam ewentualnie jakieś minimalne braki, ale to bardziej by się skłaniał w stronę do tych strzał. Chcecie to przedyskutować w samotności? Chcecie mieć chwilę dla siebie? Znaczy to jest tak, ja bym to widział tak, że my tutaj już chyba oprócz tego, że pójdziemy pewnie później albo jak najszybciej poszukać tych rzeczy, zastanowić się. Może tak, może potrzebujemy 15 minut, kiedy sobie wyjdziemy. Może jest tu jakieś pomieszczenie, może jakiś balkon, albo kawałek muru. Poczekaj, Karl. Bądźcie moimi gośćmi. Kobieta podnosi się ze swojego krzesła i tak naprawdę wy też zdajecie sobie sprawę, że to jest jedyne miejsce, w którym nie ma natłoku ludzi. Wiadomo, że ta społeczność liczy tylko 40, ale to jest 40, która musi być zagospodarowana i zgnieżdżona tak naprawdę na jednym piętrze tego muzeum, którego ściany też nie są już najlepsze i w najlepszej kondycji, więc ona po prostu podnosi się. Na jej biurku nie ma zbyt wielu rzeczy, ale to też pokazuje stopę, z której ona występuje i na jakim poziomie zaufania jesteście, że zostawia czy to tę mapę, czy to inne rzeczy, które miała przy sobie na biurku, jakąś starą fotografię, jak każdy z was praktycznie i coś w rodzaju starego notesu, nie, chyba książki, jakiejś literatury, która się jeszcze nie rozpadła, a następnie wychodzi z tego budynku, z tego pomieszczenia dyrekcyjnego i z cichym skrzypnięciem zamyka drzwi za sobą. No myślisz, Karl? Co myślisz, Karl, o tym? Jakś tratwa? No, czy woda? Na pewno musimy dostać, tak jak mówiła, i nie ma z tym problemu, to po prostu zbilibyśmy coś w miarę solidnego, bo nawet jeżeli chcielibyśmy chodzić pod wodę, czy to ja, czy nie wiem, czy jeżeli nawet byśmy zebrali jakikolwiek sprzęt do nurkowania, jak dawno nieużywany, to już inna sprawa, ale wątpię, że to będą 3 pełne akwalungi.
to warto byłoby podpłynąć, chociaż spróbować namierzyć to miejsce, gdzie jest to zejście. No i zastanawiam się, czy to jest w ogóle... gdzie ja się tam dostanę? Ujście kanału z zamku? Wejdę tam sam? No przyznam szczerze, że wasze wsparcie wtedy będzie chyba bardzo utrudnione. Ale to właśnie. Jest też... No właśnie. Nie chciałem się rozdzielać. A ty, Astrid, co myślisz? Ja osobiście też nie jestem za tym, żeby się rozdzielać. A jeżeli chodzi o zejście pod wodę, to jakoś... Nie wiemy, co tam zastanę, czy to w ogóle jest prawda, tak? No miejska legenda, no to... Patrząc na to, co się teraz rozrasta, to może być prawdą, ale równie dobrze może to być wszystko zarośnięte po prostu. I żeby to sprawdzić, to coś, co byłoby niezbędne, to jakieś źródło światła, wodoodporne źródło światła, bo sam sprzęt, żeby zejść w ciemność, nie wystarczy, bo po prostu bywałem w takich warunkach i czasami mimo tego, że wystarczy płynąć do góry, to może to być niewystarczające. Jak nie pomyślałem o tym. No dobra, to chyba jednak po wodzie i jakoś się trzeba wdrapać. Jakoś wejść tam na wyspę. Pomyślałem jeszcze, że można by było tamtędy opuścić zamek, jeśli sytuacja byłaby dramatyczna, ale z drugiej strony nie jestem pewien, czy znajdziemy tę drogę. Nie wyjdziemy przez pierwszy lepszy kibel. Może uda się załatwić, nie wiem, jakiś hak z liną, żeby jakoś może od góry po prostu rzucić i wspiąć się jakoś i barkę jakoś zakotwiczyć. Dokładnie. Jeżeli chodzi o zejście, pomyślę coś. Dobrze by było mieć mapę, można by było tam znaleźć. Zawsze też jest wejście przez tunel metra, może tam, chociaż tam jest... Nigdy tam, dawno tam nie byłem. Faktycznie, może zostawmy to na potencjalną drogę ucieczki bardziej. Ale ten sprzęt tak czy inaczej bym wziął. To znaczy, może się okazać dopiero na miejscu, że to będzie jedyna droga i ona pozwoli nam otworzyć jakąś inną, więc no akurat skoro Anna oferuje taką pomoc, to jak najbardziej bym skorzystał. Szczególnie, że patrzyłem na was i w sumie próbowałem wybadać, czy tym razem pytamy o coś więcej poza podstawowym sprzętem i zapasami, ale ugryzłem się w język i znowu nic nie powiedziałem. Zastanawiam się, czy pytać ją teraz o ten symbol. Tak. Co tam było? Korona, tak? I piorun. Piorun. No. Tak. O to się zapytam. O to się na pewno chciałem się zapytać na koniec, jeżeli chodzi o zapłatę. Nie wiem, czy może to jest duże zlecenie, to nie jest wiadomość pomiędzy osadami. Może nie mówię o dołączeniu do społeczności, bo na to może i nie jedyny czas, ale może jakaś forma ochrony, jakieś bycie na uboczu, ale jednak wciąż chronionym przez te ich czujki, żeby znowu nas dzicy nie zostali, tak jak dzisiaj rano o poranku. No, patrząc na tego, który nas witał, to średnio. Może gdyby był komuś taki jak Anna. Komuś tu się marzy przeprowadzka. Trochę tak. Ja przyznam, że gdyby nie ten dzisiejszy incydent, to mi tam całkiem dobrze. Oczywiście, Sonę, to ty ogarnąłeś te miejsce. To nieważne. Mi też tam jest dobrze, ale czasy są trudne. Tyle trudne, że może jakaś tego forma. Ja myślałem o czymś takim, ale jeżeli wy macie coś innego, to naturalnie. Możemy to przedyskutować. To mogłaby być po prostu alternatywna
baza, tak to nazwijmy szumnie, jakieś miejsce trochę bliżej. Jeżeli byśmy robili kilka zleceń, to nie musielibyśmy za każdym razem się przedzierać różnymi drogami, bo przecież wiemy, jak szybko to zarasta. Tylko, nie wiem, cokolwiek, szopa, składzik, gdzieś na widoku, w zasięgu czujki, no ale oczywiście nie tutaj, nie wśród ludzi, bo tego raczej by sobie nie życzyli. Jasne. Może wiedzą o jakimś takim miejscu gdzieś blisko nich, które jest w miarę dostępne? Tak. W miarę bezpieczne? No, czyli po prostu informacja o takim miejscu, no bo ogarnąć to już sobie byśmy sami ogarnęli. To nie chodzi o to, żeby jakaś grupa remontowa od... Jasne. Tak, na tyle na widoku, żebyśmy mogli razem w razie problemów współpracować. A jeżeli... Powiedziałbym, że odpukać, ale niestety po tym, co powiedziała Anna, mam dosyć czarne myśli. Jeżeli okaże się, że ich grupa drifterów, która obsługiwała i kursowała między osadami, nie będzie mogła tego robić, to w sumie bylibyśmy zawsze pod ręką. Ładnie. Umowa na wyłączność, no, można by powiedzieć. Trzeba spisać umowę. Tak na wyłączność to nie wiem, ale... O, dokładnie. Ja no jestem dobrze, za. Więc czy coś jeszcze ze sprzętu? Macie jakiś pomysł, co chcielibyście od nich wyciągnąć? Powiem szczerze, że to, co... że nie mam jakiegoś żadnych nadzwyczajnych pomysłów poza to, co zaoferują. Jakby ja umiem dobrze chodzić po tym lesie, więc jakaś stara mapa dodatkowa, może właśnie jakiś sprzęt typu liny, nie liny. Nic więcej mi jakoś do głowy nie przychodzi, powiem szczerze, w tym momencie. Ta lina z hakiem, o której powiedziałaś, Astrid. Tak. No, może się przydać nawet na przyszłość. Dokładnie. No dobrze, to pogadajmy z nią. I działajmy. Czy ktoś z was wychodzi w takim razie na ten korytarz, żeby wpuścić panią gospodarz do jej własnego lokum? Wiesz co, jeżeli Astrid siedzieliśmy... pójdzie. Myślę, że Astrid pójdzie i przejaw braku introwertyczności jednak tak, będzie na tyle miło i pójdzie. Otwierasz drzwi, Astrid, i widzisz, że Anna rozmawia z mężczyzną, który wygląda, chciałby się rzec, jak oficer marynarki, ale wydaje mu jakieś polecenie, a mężczyzna rusza w kierunku klatki schodowej i schodzi po schodach. Björklund obraca się w twoją stronę i znowu przez jej twarz przenika widmo uśmiechu. Już? Naradziliście się? Tak, już wszystko było. Dobrze, w porządku, bardzo się cieszę. Kobieta wchodzi do środka dość twardym krokiem. W takim razie, czy zgodzicie się w ogóle nam pomóc? Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Cieszę się. Jak możemy więc wam pomóc na start? Co moglibyśmy was wyposażyć? Chcemy spróbować z tą tratwą. Chcemy na zapas, jeżeli uda się znaleźć cokolwiek do nurkowania, chcemy mieć taką możliwość w zapasie. Natomiast z tym wiąże się jeszcze jedna komplikacja, mianowicie ciemności, które są w głębinach. Czy może udałoby wam znaleźć się coś, co nadawałoby się jako źródło światła pod wodą? Ewentualnie coś, co można by było zapakować w miarę szczelnie i wytrzymałoby przynajmniej trochę ciśnienie wody. Poza tym zapasy. Lina z hakiem. Lina z hakiem. Zapasy, lina z hakiem, materiał na tratwę. Coś do
oświecania mroków wody. Dobrze. Postaram się pomyśleć. Dajcie mi chwilę. A te kombinezony do nurkowania też potrzebujecie? Jeżeli coś takiego by się znalazło i pasowałoby rozmiarem, to pewnie, ale nie jest to konieczne. Dobrze. W porządku. Myślę, że jest to jakiś element jeszcze mechaniki, który powinniśmy zastosować tutaj. I w sumie ty, Karl, bo ty mówiłeś najwięcej, a Sonę tylko dodawał jakby swój element do tego. Chciałbym, żebyś ty, Karl, wykonał test perswazji, myślę. Perswazji albo targowania się. Pozwolę ci wybrać, jak stawiasz tutaj sytuację. I myślę, że... No, Tak? Myślę, że chciałem tylko określić poziom trudności tutaj, więc poziom trudności chciałbym określić na... W związku, że macie dobre relacje, dużo ze sobą w tym wszystkim rozmawiacie, to chciałbym, żeby to był test umiarkowany. Czyli chciałbym, żebyś osiągnął 15. Okej. Okay. No dobra. To chyba, że już w tym momencie chciałbyś przywołać na przykład traumę. Ewentualnie jeszcze możesz polegać na swoich tagach tak naprawdę. Tak, ja, ale tylko tak zostawiam sobie jako rezerwę, bo wtedy mogę przerzucić jedną kostkę, prawda? Tak jest. No bo kiedy Karl mówi o tym, on mówi tak, powiedzmy, prosto z serca. Uczciwie. I widać, że zależy mu na tym, żeby zrobić to, o co ona prosi, tylko po prostu potrzebują do tego czegoś od nich. Więc to jest taka opcja, którą zostawię sobie za moment, bo rzucę 4 kostkami i w sumie mam 16. Nawet bez tej dzikiej kości, bo dzika kości mamy 1. Tak. 16, piękny rzut, więc tutaj nie ma konieczności jakiegokolwiek przerzucania dodatkowego. Kobieta, spoglądając w stronę domu admiralicji zniszczonego i zrujnowanego, w końcu przerywa sama tę ciszę i klaszcze w dłoń, jakby chcąc też was pobudzić, bo ta cisza zapadła dość mocno dookoła was. Dobrze, niech tak będzie. Dostaniecie dostęp do magazynu, z którego wydane wam zostaną odpowiednie sprzęty. Myślę, że jeżeli będziecie chcieli rozejrzeć się tam i dobrać coś jeszcze, nie powinno być z tym żadnego problemu. Myślicie, że kiedy będziecie mogli wyruszyć? Myślę, że jeszcze dziś. Jeśli będziemy zbijać tratwę, to i tak już poza muzeum. Tak. Jeżeli zdarzy się tak, że zastaje nas noc, to może byśmy, bo tratwa zajmie nam długo, no to będziemy potrzebowali przenocować. Jeżeli uda się to zrobić w miarę szybko, to wyruszymy natychmiast. Dobrze, myślę, że nocleg będziemy w stanie wam zapewnić. Jeszcze jedna rzecz, Anno. Kobieta zatrzymuje się na chwilę, kiedy to mówisz i widzisz błysk w jej oku, jakby przeczuwała, co zaraz padnie, jakie słowa padną, ale rozkłada ręce, nie jako bezradność, tylko jakby jako gościnność. Mów, kontynuuj. Nawet dwie, ale najpierw ta pierwsza, ważniejsza. Pomyśleliśmy, nie będziemy chcieli w zamian jakiejś amunicji, baterii czy czegoś takiego, może nie tym razem, ale pomyśleliśmy, robi się coraz niebezpieczniej, a my mamy swoją kryjówkę daleko. Czy w zamian za tą pomoc, dużą pomoc, czy moglibyśmy liczyć na informacje? Może jest tu gdzieś wokół was jakieś miejsce takie, które moglibyśmy zająć w przyszłości sobie? Takie, którym jakby przyszło co do czego, moglibyśmy sobie wzajemnie pomagać, jeżeli wiesz, o co chodzi. Którym to miejscu wasza czujka też by mogła rzucić okiem w razie co.
A też mówiliście, że mieliście drifterów, którzy regularnie komunikowali się z innymi osadami. Gdybyśmy byli blisko, to my moglibyśmy przejąć i zająć się taką częstszą pomocą. Kobieta znów myśli przez dłuższą chwilę. W związku z dużym sukcesem, jaki osiągnął Karl, proszę, abyś przetestował Sonę, swoją charyzmę, ale tutaj ten poziom trudności obniża się. I schodzi jedynie do 10. Charyzmę? Jest to łatwy test. Tak, charyzmę. Dobrze. Trzynaście. Kobieta uśmiecha się. Dobry pomysł. Dobry pomysł. Gdy wrócicie... Jeśli wrócicie. Czemu nie najwyższe piętra Grand Hotelu? Stoi pusto. Przynajmniej ta część, która... Przynajmniej ta część, która jeszcze się ostała. Nawet kiedyś myślałam o tym, żeby się tam przenieść, ale... Wydaje mi się być aż nadto na widoku. A dla was? Dla tylko trójki? Chyba byłby jak z nalasu, prawda? No tak, nigdy nie sądziłem, że będzie mnie stać na Grand Hotel, a tutaj proszę. Też tak myślę. Myślę, że to początek dobrej współpracy. Karl wyciąga rękę w jej stronę. To skoro tak, to z jego strony tak uważa. Może... Jest to bardzo staroświeckie, ale warto to przypieczętować. Björklund była żołnierzem, więc jej w to graj jak najbardziej. Nawet jeszcze strzela swoim obcasem, a następnie wyciąga rękę w twoją stronę i czujesz żołnierski pewny chwyt. Ona nie chce pokazać tutaj żadnej siły, ale to jest porządny uścisk dłoni. Taki, że kiedy te wasze dłonie się spotykają, słuchajcie, takie klaśnięcie o siebie rozchodzące się w tym pomieszczeniu. W takim razie zaproszę was do magazynu. Tak, trzeba się brać do roboty. A ja myślę, moi drodzy, że po tych 3 godzinach ponad zakończymy sobie pierwszą część archipelagu. Dziękuję wam bardzo serdecznie. Doskonały moment. Za tę pierwszą sesję. Szybko zleciało. Też mi się tak wydaje. Mam nadzieję, że wam się podobało. Tak samo jak i naszym widzom na streamie. Dziękuję za wszelkie opinie. Widzę, że trochę muzyka była na końcu. Może zbyt głośna, ale będziemy sobie to poprawiać. Na ten moment zakończę sobie nagrywanie. Jeszcze odpowiem na jakieś ewentualne pytania z czatu. I to chyba tyle. YouTube'om i Spotify'owi mówimy serdeczne papa i do następnego. Hej. Hejsan. Dzięki. Hejka.